Dobry wieczór Państwu. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Cieszymy się, że możemy rozpocząć dzisiejsze spotkanie Zarządu Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego z kibicami. Bardzo ważne spotkanie, jak co roku przed sezonem. Proszę Państwa, zapraszamy jeszcze, mamy chyba jedno wolne miejsce. Stasiu Gazda, zapraszamy. Krzysiu Moseń, zapraszamy do nas. Ja szybciutko i powoli przedstawię naszych gości, których Państwo doskonale znacie. Prezes klubu pan Janusz Steliga. Brawo. Wiceprezes klubu pan Wojciech Zych. I proszę Państwa, panowie, którzy w tym sezonie siądą na motocykle i będą się ścigać. Mariusz Fierlej. I doskonale Państwu znany, później porozmawiamy, Stanisław Burza. Proszę Państwa, serdecznie proszę o wprowadzenie prezesa klubu Janusza Stelika. Dobry wieczór Państwu. Jak corocznie spotykamy się tutaj. Raz spotkaliśmy się w lokalu, ale akurat nie dzisiaj spotykamy się jak przedostatnim razem na tym może skromnym, ale bardzo dostępnym miejscu. Serdecznie Państwa witam i serdecznie dziękuję za przybycie. Chcemy się z Państwem podzielić to, cośmy przeżyli i to, co przed nami. Chciałbym też przywitać oficjalnie naszych zawodników, którzy są zakontaktowani. To jest nasza nadzieja w ogóle na ten rok. Mariuszka jako poszkodowanego w tamtym sezonie robi wszystko, żeby jego zdrowie na ten sezon z powrotem wróciło i żeby jego waleczny duch nie zaginął. Oczywiście trochę nas straszy tymi kulami, ale to może za chwilę jeszcze o Mariuszku. Witamy też Stanisława. To ma być dobry duch, który ma podnieść drużynę, żebyśmy mogli w tym roku walczyć jak wilki. Chcę jeszcze raz Państwu podziękować za to, że jesteście z nami na dobre i na złe. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że jak to ktoś powiedział, łatwo nie będzie, nikt nam tego nie obiecywał. Trzeba jakoś w tym sezonie brnąć w to wszystko. Sytuacja jest zawsze ciężka, ale niestety. Proszę Państwa, powiemy Wam o tym, co się działo na stadionie, cośmy zrobili w ogóle z technicznych spraw, bo zmieniły się trochę warunki przez PZMOT narzucone nam na stadionach, czyli tak zwane bezpieczeństwo. Jeszcze raz bezpieczeństwo, jeśli chodzi o tor, który mamy, troszeczkę już mamy coś na jego temat do powiedzenia. Znowuśmy dosypali nawierzchni, przygotujemy ją, być może, że już teraz będzie sytuacja taka, że może już będziemy panować nad tym torem. I natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj kolega Wojciech finansowy przeczyta te wszystkie nasze te finansowe sprawy, które nie opuszczają nas, i oczywiście te, z którymi musimy się przed Państwem i przed wszystkimi urzędami rozliczyć. Też będzie sprawa szkółki, co cieszy bardzo, bo szkółka ruszyła i trzeba powiedzieć, że szkółka zaczyna naprawdę bardzo, bardzo poważnie funkcjonować. Z tego jestem osobiście, powiem Państwu, zadowolony. Oczywiście wiąże się to też z kosztami, ale naprawdę powiem szczerze, że szkółka funkcjonuje. Mamy nadzieję, że dzisiaj są na treningu i zawitają tutaj w takim składzie i poznacie ich Państwo osobiście. To będziemy już w trakcie tego wszystkiego omawiać te wszystkie rzeczy. A teraz przystąpimy do sprawy. Wojciech przeczyta te wszystkie nasze sprawozdania finansowe, w którym miejscu jesteśmy finansowo. Dziękuję na razie. Proszę Państwa, tak jak co roku, my zawsze wcześniej budujemy budżet, ale ten budżet się buduje cały sezon. I to dopiero na koniec roku, powiedzmy, wychodzi to, jak to wygląda później w tym, po sezonie. Proszę Państwa, myśmy, to powiem szczerze, byłem nawet teraz sam trochę zdziwiony, bo liczyliśmy na jakieś 700 tysięcy, a wykręciliśmy w 2017 roku 851 tysięcy 903,50 groszy.
Więc no niezły budżet. Wydawać by się mogło, że trochę więcej tych pieniędzy jest. Teraz powiem dlaczego też później te wydatki, jak będę tu je omawiał, powiem Państwu dlaczego to tak wygląda. Powiem tak, sponsorzy w zasadzie nam, no, jak nie spadamy poniżej 200 tysięcy, to jest dobrze. I mieliśmy ze sponsorów 207 795 zł i 50 groszy. Ci, którzy z nami byli, którzy z nami są, jedni odchodzą, drudzy przychodzą, nie mamy tego głównego sponsora. Czynimy duże starania, ale nie jest w tym regionie takie proste, żeby tego sponsora uzyskać. Natomiast tutaj się należą słowa podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wspomagają ten klub, którzy nas wspomagają, bo jest nam łatwiej działać, jest nam łatwiej jakby zaprogramować to, co się będzie w sezonie działo. Te umowy podpisujemy. Są naprawdę sponsorzy, którzy są od początku z nami, tej naszej działalności i raz większe, raz mniejsze, ale zawsze nam pomagają i możemy się na nich liczyć. Proszę Państwa, z 1% no nie było za dużo, 3222 zł. Tutaj taka prośba, żeby w tym roku Państwo jakby mogli, też by wspomagali ten nasz klub, dlatego że no... jest to jakiś tam zawsze pieniądz, z którego zawsze skorzystamy, na coś to przeznaczymy. Na różnych transferach zawodniczych, niezawodniczych mieliśmy 44 440. Dotacja z miasta standardowo 104 tysiące razem była. No i tutaj wykręcony bardzo dobry wynik przez kibiców to jest za bilety i karnety i programy. To jest kwota z tymi finałami dwoma nieszczęsnymi, bo musieliśmy powtarzać, indywidualnych mistrzostw Europy juniorów, to jest 328 740 zł, więc na biletach wykręciliśmy naprawdę dobry wynik i to świadczy tylko o tym, że ludzie żużel lubią, ludzie na żużel chodzą. Na naszym żużlu w Krośnie jest spokojnie, jest dobra atmosfera, nie ma jakichś wybryków chuligańskich, przychodzą całe rodziny. Myślę, że tutaj też jest duży jakby wpływ daje to, że mamy te wejściówki do 12 lat za darmo. To jest moim zdaniem i naszym zdaniem klubu dobry kierunek, dlatego że te dzieci jednak przyciągają rodziców. A poza tym no, rosną nam nowi kibice, którzy pewnie kiedyś w przyszłości, jak ten klub będzie istniał, będą przyciągały swoje może dzieci i oby tak było. Więc wynik jest bardzo dobry. Powtarzam jeszcze raz, 851 903 50 groszy, więc jest to bardzo dobry wynik. Z tym, że trzeba od razu wiedzieć, że wszystko jednak i tak idzie do góry, nie jest to takie też proste, żeby to wszystko jakby starczyło. I teraz mamy tu wydatki w 2017 roku. Też tak, oczywiście to jest dość mocno pogrupowane i mocno pościskane, bo no nie będę tu każdej złotówki Państwu mówił, na co dajemy, bo ogólnie mówię, na co dajemy, jeżeli by ktoś chciał wiedzieć, to zapraszam do klubu, jesteśmy w stanie to rozbić na drobne i wszystko powiedzieć, co poszło. Zawodnicy 341 933, tyle nas kosztowały kontrakty, które mieliśmy podpisane. I to jest na papierze. Klub nasz jest zawsze, stara się być wypłacalnym. Staramy się wszystko płacić i może nie płacimy dużych pieniędzy jak inne kluby, ale staramy się na bieżąco, a nawet czasem szybciej niż to wymaga płatność faktury. Dojazdy 50 tysięcy, opony na cały sezon 30 tysięcy, obsługa medyczna 25 tysięcy. Tutaj muszę powiedzieć też, że w tej obsłudze są też te treningi. Od sierpnia zaczęliśmy mocno prowadzić treningi szkółki, więc tu też są też te koszty wrzucone. To praktycznie były dwa razy w tygodniu, czasami tam było może raz w tygodniu ze względu na pogodę. Wydatki na młodzieżowe, drużynowe mistrzostwa Polski, które musimy jakby pilotować i z regulaminu, to jest 22 tysiące. No i tutaj jest potężny koszt, który żeśmy ponieśli w tym roku, to są koszty młodzieżowych tych eliminacji juniorów, mistrzostw Europy juniorów, to jest 122 tysiące. To jest bardzo duży wydatek. No, na to się składało wiele rzeczy. Jest to naprawdę, no, stuknęło nas to, że tak powiem, nieładnie, ale no, najgorzej jeszcze nie wyszło. Zakup motocykli, które kupiliśmy w tym roku od Ernesta dla Konrada Steca i tam później żeśmy jeszcze chyba kupili drugi od motocykl, w sumie kosztowały nas 22 tysiące. I tutaj jest jeszcze pozycja tamtego sezonu z pierwszej ligi i to jest 95 tysięcy nam, że tak powiem, zostało, które musieliśmy przełknąć w 2018 roku.
No i przełknęliśmy to. Także myślę, że dlatego, że ten budżet był taki wysoki, to nam udało się to jakoś prześlizgnąć. Koszty klubu, czyli płace, ZUS, podatki, to jest 120 tysięcy. Musicie Państwo wiedzieć, że my nie zatrudniamy wielu ludzi, nie zatrudniamy ich za duże pieniądze, ale jak się to wszystko do kupy powiąże, połapie, to nie są też to takie małe pieniądze, bo musimy płacić i ZUS od tego wszystkiego, i podatki, VAT, i PIT-4, także to nie jest tak, takie proste. No i organizacja imprez, czyli tam te takie już drobniejsze rzeczy, czyli paliwa, nie paliwa, jakieś tam drobne rzeczy, naprawy, no to było 42 tysiące. A to poza okrąglałem, żeby to nie było jakby tam tak to wyglądało, że tam będą te drobne, bo to można rozpisać każdej chwili, by ktoś chciał. W sumie wydaliśmy 869 933 zł. Wyszliśmy na minusie 18 029,50 groszy, z tym, że już ten minus, tego minusa już nie ma, bo już żeśmy to w styczniu uregulowali i jesteśmy na czysto. Już jedziemy, że tak powiem, do przodu. Także trochę nas jakby przygnębił ten sezon pierwszoligowy, bo tam były wyższe kontrakty i nie mogliśmy sobie z tym poradzić na nasze warunki, chociaż żeśmy mieli wyższy o wiele budżet, ale też i były wyższe stawki dla zawodników, więc no musieliśmy sobie z tym radzić. Ale to taka strata była naprawdę minimalna i to z tym, to jest... Dług może klub mieć, tylko żeby ten dług był kontrolowalny. Jeżeli nie jest kontrolowalny, to jest po klubie. Takim jak Krosno, to by go zaraz nie było. I wydaje mi się, że w tym sezonie, który był, naprawdę były dobre rzeczy. Kibice, oby tak dalej chodzili. W tym roku też przewidywaliśmy gdzieś ten budżet na 700 tysięcy. Sponsorów rzeczywiście szukamy. Tutaj muszę wrócić, bo są takie zapytania, że nie znajdziemy sponsora, że jesteśmy tam no, nieporadni, że nie możemy sobie poradzić ze sponsorem strategicznym. Proszę Państwa, takich Nawrockich w Krośnie nie ma. No po prostu no, myśmy rozmawiali z dużymi firmami, które no, nie są zainteresowane. Ja cały czas powtarzam i nas tu kibicom na stadionie powtarzałem, że do żużla przyjdzie ktoś z dużymi pieniędzmi, jeżeli ten żużel ktoś lubi, kocha. Jeżeli ma inne zainteresowania typu, nie wiem, lotnictwo, nie wiem, szachy, co innego, to on do tego żużla nigdy nie przyjdzie. On da jakieś może pieniądze, ale nie takie pieniądze, żeby po prostu no, osiągnąć jakiś sukces. Bo to, że my jesteśmy bardzo zaangażowani tutaj, ja, prezes i wielu moich innych kolegów, którzy tutaj pracują dla tego klubu, żebyśmy sobie wypruwali, nie wiem, żyły, to no nie damy rady tego po prostu zrobić, bo żeby rywalizować z innymi zespołami, to musimy mieć o wiele większe pieniądze, żeby im podołać. A ci, którzy się interesują z żużlem, to widzą, co się dzieje, jak ten sezon w ogóle kontraktowy, jak on wyglądał, jak to się wszystko toczyło i dużymi pieniędzmi obracają goście. Czy to są pieniądze wirtualne, czy nie są wirtualne, no to już zawsze się to okazuje jakby po sezonie. Jest parę klubów, które w tej chwili, tak Państwo tam czytacie, które no ledwo zipią, że tak powiem. I ja im daję, powiedzmy, jeszcze ten sezon, że na tym zipaniu pojadą, a na koniec sezonu będzie już po nich. Albo ktoś ich to będzie ratował, bo się po prostu nie da. Na pewno miłe jest to, że ta nasza praca przynosi jakiś efekt, że jesteśmy postrzegani też w centrali PZMOT-u, GKŻ-u jako wiarygodny klub. Ja osobiście spotykam się z wieloma ciepłymi słowami ze strony nie tylko zawodników, ale i różnych prezesów innych klubów czy działaczy, którzy mówią, a Krosno to tam w Krośnie może mało płacą, ale zawsze solidnie konkretni ludzie są. Tak się staramy robić, staramy się robić to uczciwie. Można na nas wierzyć, nie wierzyć, może nie mamy jakichś wyników, trudno, to też trzeba w żużlu, Państwo musicie wiedzieć, mieć trochę szczęścia i tego szczęścia nam też brakło w tym sezonie 2017. Ale wydaje mi się, że ta polityka finansowa przez nas jest prowadzona dobrze i staramy się nie naciągnąć tego klubu i nie zadłużyć i nie obiecywać nikomu gruszek na wierzbie, bo mogłoby to spowodować, że ten klub by padł. Jakby padł, tego klubu by już nikt nie podniósł, bo powiedzmy dług większy niż tam 200 tysięcy, 300 tysięcy by już zabiło ten klub. Nie bylibyśmy w stanie tego odrobić. Także wydaje mi się, że to wszystko w miarę jakoś działa finansowo i w tym roku na pewno przyjęliśmy na ten rok jeszcze jeden wydatek, na który sobie pozwolimy. Tam już zaliczyliśmy tą dotację z miasta, bo 20 tysięcy więcej nam tam przyznano, bo mieliśmy 100, a teraz dostaniemy 120, więc na pewno będzie też trochę nas więcej wydatków, będziemy mieli na szkółkę żużlową. Tutaj prezes powiedział, to jeszcze później o szkółce powiemy. Natomiast to, co w tej chwili robimy dla szkółki, czyli przygotowujemy motocykle, bo nie chcemy doprowadzić, no powiem tak, w tamtym roku nas trochę to zaskoczyło, bo najpierw był ten jeden chłopak, później drugi przyszedł, a nagle się pojawiło 5. I tak prawdę mówiąc, to na koniec sezonu zajechali te 2 motocykle, bo no, na 2 motocyklach jeździło ich w zasadzie 6 z Konradem też, z Tecem, który zdał licencję. I w tym roku chcemy doprowadzić do tego, że tam się wypowiadałem w mediach na ten temat, żeby mieli wszyscy motocykle,
żeby ta szkółka działała prężnie, żeby każdy za ten motocykl odpowiadał, bo to trochę też kosztuje. I ja myślę, że to jest dobra droga. Nigdy żeśmy to, znaczy próbowaliśmy parokrotnie tą drogą iść, ale nigdy albośmy nie trafili w chłopaków, albo po prostu nie było chętnych. Teraz są chętni, są ci chłopcy ułożeni, przychodzą na te treningi też ich rodzice, co jest dla mnie też jakieś takie miłe i zaskakujące, ale interesują się tymi swoimi pociechami, są to młodzi chłopcy i dlatego też trochę tych pieniędzy na ten sezon będziemy musieli, że tak powiem, wyłożyć na tą szkółkę. Z pierwszych takich wstępnych już jakichś pomysłów, to będziemy na pewno, oni w tej chwili trenują już cały grudzień i na razie tam jakichś kosztów większych nie ponosimy. Natomiast z pierwszych jakby pomysłów takich, czyli od początku sezonu, oni będą trenowali, jak się wszystko dobrze poukłada, dwa razy w tygodniu na motocyklach i te treningi będą trwały do jesieni. I moim marzeniem, myślę, że prezesa też i innych, jest to, żeby w tym roku 18 zdał któryś z tych chłopaków licencję, a mi się wydaje, że najbliżej jest tego Orek Grygorzec. Natomiast ta reszta, żeby już na koniec sezonu jeździła płynnie na motocyklach i żeby już można było te treningi jeszcze żwawiej prowadzić, bo powiem tak, na początku, jak Państwo się trochę interesujecie, to takich młodych chłopaków dwóch nie można wypuścić na tor, bo by sobie mogli krzywdę zrobić. Jeżeli oni już będą płynnie jeździć, to będą mogli wyjeżdżać we dwóch, będą mogli więcej tej jazdy mieć, a jak zdadzą licencję, to już będą mogli się ścigać spod taśmy. I Olek Grygorzec, powiem szczerze, gdyby zdał tą licencję, to już powiedzmy będziemy go chcieli zgłaszać na wszystkie młodzieżówki. Oczywiście co się za tym wiąże? Wiąże się za tym też sprzęt. Dla Konrada Stesa przygotowaliśmy motocykl, kupiliśmy od Mariusza motocykl na ligę. Chcemy mu jeszcze jeden przygotować, bo jak będzie jeździł na młodzieżówki, czy no nie wiem jeszcze jak z ligą, ale na młodzieżówki jak będzie jeździł, to będzie, to pasuje, że miał dwa motocykle. I będziemy się starali zabezpieczyć im sprzęt. Jak najlepszy, oczywiście tak jak mówię, że będzie to kosztowało. Jeszcze jedna jest rzecz. Zawsze jak nie było szkółki w Krośnie, mówili nam sponsorzy niektórzy, że jak będzie szkółka, to nam pomogą. I tu jest taka wielka prośba. Mamy szkółkę, może ktoś wpłacać pieniądze, czy spisać umowę z klubem, że on tylko pieniądze przeznacza na szkółkę żużlową. Wystarczy, że na fakturze napisze szkółka żużlowa i te pieniądze tylko i wyłącznie pójdą na szkółkę żużlową, nie pójdą na ligę. Dlatego, że no, chcemy ich dosprzętawiać, a musicie Państwo też wiedzieć, że to będzie wszystko kosztowało, bo treningi kosztują, motocykle kosztują. Teraz żeśmy kupili, zresztą tutaj duża pomoc pana Stanisława Gazdy, kupiliśmy interesy jednakowe, to wszystko jakoś wygląda. I naprawdę chcemy no, być jakby takim, no pokazowo chcemy to zrobić, że wychowujemy tą młodzież. I jeszcze jest jedna rzecz, tak już nie nawiązując do pieniędzy. Chcemy, żeby do tej szkółki przychodzili młodzi chłopcy, ale będziemy już robić selekcję. Dlatego, że nie ma sensu, żeby przychodzili tu chłopcy 18-19-letni. Najlepszy wiek dla nas to jest taki od 13 do 15 lat. I to są chłopcy, którzy będą perspektywiczni, bo mamy już tych, którzy są zacięci, chcą chodzić. Natomiast no, jak będą chętni, oczywiście przyjdą, ale wiek już będzie grał naprawdę główną rolę, bo dobrego rajdera wychować to najlepiej zacząć jak najwcześniej. Jest jeszcze też pomysł z 250, ale to może później już pan prezes wam Państwu powie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Prezes Teliga i prezes Zych. Proszę Państwa, na pewno będziecie Państwo chcieli zadać trochę pytań. My o szkółce będziemy mówić przed godziną 18, bo przyjdą panowie z trenerem. Tu jeszcze będziemy rozmawiać z panem Stanisławem Gazdą również i podziękujemy za to. Zobaczycie Państwo, jak pięknie wyglądają. Myślę, że teraz chyba poprosimy o kilka zdań i Mariusza, niech powie, jak przebiega rehabilitacja, choć dzisiaj zobaczyłem kulę i jest trochę podenerwowany, a już wszystko było ok, będzie, tylko to wymaga czasu. Proszę, jeszcze sekundeczkę. To wymaga czasu, a później jeszcze chcielibyśmy oddać głos Staszkowi Burzy. Na pewno będziecie mieć Państwo jeszcze do niego pytania, ale zanim Mariusz i Stasiu, to jeszcze prezes Stelika. Chciałem jeszcze, proszę Państwa, powiedzieć kilka słów odnośnie Mariusza, zanim Mariusz przedstawił już od swojej strony stan jego zdrowia. Chciałem powiedzieć, że bo jesteśmy nagrywani, jak to bywa, że znalazi się ten materiał na jakichś środkach masowego przekazu, więc z tego miejsca ja osobiście bardzo dziękuję prezesowi Mrozkowi Krzyśkowi, który właśnie kiedy stała się ta rzecz bardzo niedobra, kiedy tutaj staraliśmy się, żeby ten nasz szpital jak najszybciej pomógł
Mariuszowi i no, oczywiście jego dolegliwości tak rozległa po prostu ten uraz rozległy, że nasz szpital nie był w stanie, bo jego miednica była w stanie bardzo niedobrym. Nasi tutaj miednicy nie składają, więc w związku z powyższym trzeba było podjąć natychmiastowe działania no, do piekar. No, piekary najbardziej renomowanym szpitalem są. Oczywiście Mariusza znajomi też tam, znaczy dawali kierunek, że może Rzeszów. No, włączyły się ludzie się włączali, próbowali na wszystkie sposoby, abyśmy mogli jakoś Mariuszowi pomóc, no ale jednak mimo wszystko udało się, no powiedzmy, że bardzo szybko, bo no nie wiem, no może nie prosto z toru pojechał do piekar, ale za 2 czy 3 dni, tak to jakoś było, już był na stole i trafił w wyśmienite sławy międzynarodowej doktora, który moim zdaniem zrobił naprawdę bardzo dużo. I chciałem Państwu powiedzieć, że tak jak Krzysiu Mrozek zachował się, prezes, który tam dzwonił do dyrektora, do szpitala, wszystko się odbywało, bo tutaj na ręce naszego prezydenta, też jeszcze kiedy był uraz na samym początku jeszcze w naszym szpitalu, kiedy organizowaliśmy transport, też chcę powiedzieć, że prezydent Piotr Przytocki stanął na wysokości zadania również. Te rozmowy, proszę Państwa, odbywały się po 23, po 24, bo nie było wtedy godzin, tylko liczył się czas, bo Mariusz wtedy bardzo, bardzo wszystko go bolało, środki znieczulające no były, słabo działały no, przy tym urazie. Kto widział, to naprawdę to jest praktycznie na miarę cudu, że Mariusz już w tej chwili tu jest w takiej sprawności. No i jeszcze raz z tego miejsca, proszę Państwa, dziękuję Krzyśkowi za to. Należą się mu, proszę Państwa, duże brawa. Dziękuję serdecznie. Jak nas Krzysiu oglądać będzie, no to tak, żeby był, że... No i oczywiście rozmawiałem dzisiaj z nimi, mówiłem mu, że mamy dzisiaj spotkanie z kibicami, więc kazał wszystkie wilki pozdrowić. Także dziękujemy mu za to. Jesteśmy z Rybnikiem, proszę Państwa, takim zaprzyjaźniony. To jest taki klub zaprzyjaźniony, Rybnik w tej chwili. I oddam teraz głos Mariuszowi. Niech Mariusz powie, jaka jego kolej, jak on tam w ogóle... bo rzeczywiście troszeczkę miał pod górkę z tym zdrowiem, więc chciałbym, żeby teraz się podzielił z Państwem w ogóle stanem zdrowia. No tak, większość już powiedział Pan Prezes, także o samym wypadku już może nie będę opowiadał, bo nie chcę do tego wracać. Dlaczego o kulach? No znów musiałem nabroić, że tak powiem. Chciałem to wszystko przyspieszyć i no niestety noga nie dała rady. Za dużo sobie narzuciłem od nowego roku i na dzień dzisiejszy nie stanę na tej nodze. Myślę, że kwestia czasu i te kule odrzucę, ale tak mówię, to wszystko potrzebuje czasu i stopniowo trzeba tą nogę przywracać do pełnej sprawności. Mariusz, możesz powiedzieć, kiedy jedziesz na rehabilitację? No właśnie, tutaj wielkie ukłony do prezesa Steligi, bo stanął na wysokości zadania i załatwił, z tego co wiem, chyba... coś mówi? Sanatorium. O właśnie, chyba jedno z lepszych w Polsce, no i startujemy 14 lutego. Turnus będzie trwał 3 tygodnie i myślę, że po tych 3 tygodniach będę już skakał. No zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Skakałem jeszcze tydzień temu, no teraz niestety wróciłem z powrotem do kul. Powiem jeszcze może, że i tak to wszystko bardzo dobrze wygląda, bo wróżyli mnie 2-3 miesiące, że będę przykuty do łóżka. A ja po 3 tygodniach po operacji chodziłem już o kulach, także fajnie, że to wszystko się zrasta, regeneruje. A i jeszcze jedno. Największym problemem w mojej nodze nie są złamania, tylko jest poszarpany rdzeń, przez który ta noga sobie, nie wiem jak to opisać, żeby to zrozumieć. Ona chodzi sobie tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie ja bym chciał, żeby ona szła. Ale to kwestia czasu, gdzieś tam
specjaliści mówili, że ten nerw się regeneruje do pół roku. No. Pół roku już minęło, a myślę, że gdzieś na dniach, na miesiącach, w najbliższym miesiącu będzie już wszystko ok. Proszę, Stanisław, teraz ty. Co mam powiedzieć? No, chciałem przywitać się o wszystkich tutaj zgromadzonych, no i przede wszystkim pogratulować, myślę, że prezesowi, bo tyle lat walczył o mnie, wyzwaniał do mnie często wieczorami, całe wieczory żeśmy przegadywali, ale nie udało mu się przekonać mnie przez tamte zeszłe lata. Prezes. No, przede wszystkim tutaj prezes Wojtek Zych, on tutaj chyba szczególnie wyzwania do chłopaków wieczorami i stara się ich przekonać, by przyszli do Krosna. No ja powiedziałbym, że po wielu latach negocjacji wreszcie zdecydowałem się, bo kiedy żeśmy sobie tak powiedzieli, może tak bym powiedział trochę śmiesznie, ale powiedziałem, że dopóki będzie tor czarny w Krośnie, to na pewno tutaj nie przyjdę i w tym roku tylko wjechałem na pierwsze zawody do Krosna i od razu mi się pytali, czy w przyszłym roku będziesz tutaj jeździł, bo to żeśmy zmienili teraz kolej na ciebie, na zmianę klubu. I tak wyszło, że no, po dłuższych rozmowach no, zdecydowałem się, żeby tutaj właśnie w Krośnie startować w tym sezonie. No przede wszystkim powiem, jest to blisko mojego domu, bo zaledwie 60 parę kilometrów, a wiadomo rzeczą jest, że od wielu lat już głównie skupiony jestem na mechanice i pracy przy motocyklach żużlowych. Dlatego również jest dla mnie ważne, żeby jak gdyby daleko nie jeździć i po części jest to dla mnie jakiś komfort, że będę startował bliżej swojego domu. I cóż, no, chciałbym prezentować się z najlepszej strony na tym obiekcie. Wiadomo, że ten tor cały czas jest jak gdyby w przebudowie. Teraz mamy kolejny raz zasypaną nawierzchnię, nie wiadomo jak będzie się zachowywała. Będziemy wspólnie pracować nad tym, żeby doprowadzić do takiego stanu, żeby nie walczyli z motocyklami, bo ten tor zawsze uchodził za tor bardzo nierówny, dziurawy. Kiedyś się mówiło, że to jest tor czarny, że się go nie da zrobić w tym roku. No, przekonałem się, że przyjechałem na te zawody na koniec sezonu tutaj i no, też były ciężkie warunki, dlatego myślę, że przed sezonem, jeśli będą warunki odpowiednie, ciepło, to postaramy się przygotować tor jak najlepiej, żeby to było widowisko, nie tylko jazda ze startu i nic poza tym. No, ja lubię walczyć na dystansie i będę tutaj z pewnością udzielał niektórych wskazówek, to co ja będę czuł na motocyklu, co będę widział, co jest źle, będę przekazywał ludziom, którzy będą pracować na torze, żeby ten tor zrobić jak najlepszy, żeby no, był jak najlepszy do ścigania dla zawodników. Cóż, mogę wiele powiedzieć. No wszystko przed nami, zobaczymy jakby się układało w sezonie, oby jak najlepiej. Kto następny? Proszę Państwa, teraz zrobimy w ten sposób, że ja będę tyłem do naszych gości, oni odpoczną, natomiast jest już szkółka od długiego czasu, jak prezes mówił, ta szkółka już działa, jest prężna. Są młodzi chłopcy, trochę stremowani, ale ćwiczą fajnie i pozwolicie Państwo, że zrobimy takie przedstawienie, prawda, każdego z zawodników szkółki. I oczywiście powiemy jeszcze o kto trenuje i tak dalej, ale zaczniemy od naszych najmłodszych. Zapraszamy Cię. A Państwo mogą bić brawo, to jest jeden z adeptów, który nam się przedstawi. Mam Robert Stec, 16 lat, trenuję od sierpnia. Jestem z Równego. Jestem bratem Konrada Steca. No właśnie. Drodzy Państwo, nie odzywałem się dlatego, że to są młodzi chłopcy, przed nimi ten żużel prawdziwy. Powiedz mi, od kiedy interesujesz się żużlem? Odkąd mój brat zaczął jeździć. To nie wiem. Czyli chwilę. To już 4 lata. No to fajnie. Dziękujemy Ci bardzo. Brawo bijemy, pozwól do tego. Przedstaw się nam i powiedz, czy ten żużel to jest ten sport, o którym marzyłeś, żeby właśnie na krośnieńskim stadionie usiąść na motocyklu i te kółka kręcić. Nazywam się Kacper Przybylski, pochodzę z Wróblika Królewskiego, mam 14 lat, 15 w tym roku. No i z żużlem interesuję się od, już trzeci rok ten rok będzie. Kiedyś to jakoś tak jak w telewizji leciał, to tak niezbyt mnie to kręciło, ale jak poszedłem i zobaczyłem pierwszy raz, jak to wygląda
na żywo, no to od razu wiedziałem, że to będzie sport, który będę chciał uprawiać, bo od długiego czasu jeżdżę już na motorach. Dziękujemy bardzo. Mam na imię Norbert Leczyński, 15 lat, jestem z Oczekonia. Skąd zainteresowanie żużlem? Wujek, po prostu zabrałem, spodobało mi się. Wiedziałem, że... A, nie wiem, że to jest. O, już jest dobrze. Dobry, nazywam się Tymek, mam 12 lat i używam litery Tomek. Tomek. Tymon Tomek. Żużlem interesuje się od małego, dziadek mnie zabierał zawsze na mecze i mi się spodobało. No i fajnie, a powiedz mi, kto był takim twoim idolem na żużlu, jak cię dziadek zabierał? Pierwszym Jarosław Hampel. Dodajmy, że to zacznę. No właśnie. Zapraszam. Mam na imię Erik Wentler i mam 14 lat i jestem z Trosty. Fajnie. Czy to jest ta familia Węklarów, którzy kiedyś jeździli na żużlu? Znaczy to trochę rodzina, tylko dalsza. Dobra. I powiedz mi, od kiedy takie zainteresowanie żużlem u ciebie? Od chyba 3 lat mama mnie zabrała na żużel i jakoś z piłki nożnej na żużel przeszła. No i brawo. Brawo, dziękuję ci. No właśnie, tutaj troszeczkę jest skontuzjowane kolana, ale miejmy nadzieję, że... Proszę państwa, po dłuższej przerwie to jest ten człowiek, który zdał licencję, czyli... Konrad Stec, z Równego, no to jak już wiadomo, bo brat mnie przedstawił. To mam 18 lat. Tyle, no to trenuję chyba... Będzie trzeci? Nie, czwarty rok. Jak Mariusz powiedział. To tak króciutko powiedz mi, jaka była trema, jak wyglądało to na licencji? Trema może tak na licencji już nie. Pierwszy wyjazd był najgorszy dzień wcześniej. Ale było fajnie. Miła atmosfera. No i trener. Dobre wsparcie Mariusza i trenera. Zaraz będziemy bić brawo dla was, tak. Dziękuję ci bardzo. To już jest, proszę państwa, Wilk młody. Jest Olek. Jest Olek. Tak, ale ja jeszcze... Jest chory. Olek Grygolec. To za chwilę trener opowie jeszcze o szkółce. Ja oddam głos. Ale proszę państwa, ja poproszę jeszcze jednego adepta, który gdzieś tam na zdjęciach był podpisany, że ten pierwszy z prawej to się do startu właśnie garnie jak najszybciej. Zapraszamy cię, Staś. Stanisław Gazda. Proszę państwa, jak państwo widzą, są zawodnicy, Stasiu trener, ubrani w jednakowe stroje. To jest również zasługa, my to musimy powiedzieć w taki, a nie inny sposób, zasługa pana Stanisława Gazdy, to właśnie. Natomiast nie chcę, żeby powiedział dwa zdania od serca, bo i trochę z torem, nie trochę, ale bardzo dużo. I kiedyś w takiej rozmowie przy kawie powiedział, że jak ma być już ta szkółka, to ja się włączę, pomogę i niech ona wygląda, o właśnie, tak jak wygląda. Pierwsze małe sprostowanie, bo pan prezes powiedział, że jest 2 razy w tygodniu trening, a jest 3 razy w tygodniu. Żeby było, tak ma być. Pierwsze jest wtorki, czwartki i soboty jest na sali w Turaszówce trening na hali. To trener powie tam dokładniej. A oprócz tego basen mają, bo te zakwasy jednak są. No trzeba to pilnować, bo to są młode chłopaki i trzeba pilnować. Dziękujemy bardzo. Stanisław Gazda. Proszę państwa, oczywiście trenerem szkółki jest nie kto inny i doskonale państwu znany Ireneusz Kwieciński. I chciałbym cię prosić, Ireneusz, abyś przedstawił teraz może szerzej właśnie szkółkę, zajęcia, jak to wygląda na torze. Ja trochę w innej roli, ale ja. Powiem tak. Trenerem szkółki jestem od sierpnia. Sierpnia tego roku. Ubiegłego roku, przepraszam. No, tą szkółkę, jak już było zapowiadane przed poprzednim sezonem, że przyjdzie ktoś, kto się rozbuja i będzie dobrze hulała i takie były zapowiedzi. Jednak tak się nie stało, jakoś się to przerwało, ktoś poszedł i nic z tego w zasadzie nie było wielkiego. Później zgłosili się chłopcy.
było tych chłopaków kilku, no i po rozmowie z wiceprezesem Zychem, z Wojtkiem, no tak ustaliliśmy, czy raczej rozmawialiśmy, czy mi się nie podjął zadania z racji tego, że jestem na miejscu, no specjalnie na szkółkę nie będziemy wołać kogoś z Polski, bo nie każdy chce tutaj przyjechać. W każdym razie jestem zadowolony z tego, że po długim czasie ta szkółka do Krosna wraca, że jest jakby zainteresowanie, bo to jest najważniejsze, można mówić o sprzęcie, o torze, o wszystkim można opowiadać, ale przez pewien czas w ogóle nie było zainteresowania wśród młodzieży tym sportem, nie zgłaszali się chętni do jazdy, jeżeli już, no to przychodzili chłopcy w wieku 18-19 lat, gdzie już nie wymagali zgody rodziców, ale to już tak naprawdę było za późno. Powstała fajna grupa, są chłopcy przede wszystkim młodzi, jest nas w szkółce 7, w zasadzie już 6, bo szczęśliwie ze szkółki wypadł właśnie, jak już Stasiu wspomniał, Konrad Stec, który uzyskał certyfikat na jesień w Częstochowie. No tak naprawdę nauka dopiero teraz przed nim, teraz dopiero będzie się uczył tej prawdziwej jazdy, bo jak wiemy, to egzaminy, przygotowanie do egzaminów to jest zupełnie coś innego niż przygotowanie do jazdy takiej, która ma już być na co dzień. Podobnie jak z nauką jazdy, uczymy się do egzaminu, a po egzaminach uczymy się na nowo jeździć, tak jak Bóg przykazał. Także no trochę będzie musiał jeszcze, że tak powiem, nagłowić się, co robić, żeby zdobywać punkty, ale to już oczywiście nie tylko jego problem, bo trenera, który będzie go prowadził na pewno na zawodach młodzieżowych przede wszystkim, tam musi zdobywać doświadczenie, zanim wystąpi w lidze, bo jak jest w lidze, to wszyscy wiemy, że nie jest wcale tak łatwo. No a wracając do szkółki, no jest, zostało nas, na tą chwilę jest nas 6, ale myślę, że przy pierwszych treningach, bo to się samo nakręca, jak było 3, było 4, ktoś przychodzi na trening, zobaczy jak to wygląda, że grupa chłopaków jest, którzy rywalizują, może jeszcze nie, na tą chwilę bardzo nie rywalizują ze sobą, ale pracują razem przy sprzęcie, wymieniają jakieś uwagi, jak to na torze, to nakręca, ktoś przychodzi następny, widzi to z boku, też by chciał spróbować. I takim sposobem jakby buduje się cała ta szkółka. I myślę, że na wiosnę, jak zaczniemy kolejny nasz sezon, że będzie nas tylko przybywać, że będzie nas więcej i żeby jeszcze do tego wszystkiego przybywało sprzętu i ubioru, to by było dobrze. No, trenujemy teraz w zimie po to, żeby no tak, żeby ten motocykl, żeby troszkę panować nad tym motocyklem, żeby ten motocykl nie robił z nimi wszystkiego, co by motocykl chciał, bo to różnie było w tym sezonie. Teraz będą jeździć trochę szybciej, więc trochę tej krzepy muszą być więcej. Trenujemy 2 razy w tygodniu na siłowni, biegamy w terenie. Oprócz tego mamy salę w Turaszówce, po sali mamy zajęcie na basenie. Także no, nie jest tego może za dużo, ale na moje jest akurat, to ma być, na razie dla nich to ma być zachęta, nie można ich nadmiarem pracy jakoś zniechęcić do tego wszystkiego. W okresie ferii będziemy, tutaj się taka nawiązała współpraca jeszcze ze szkołą judo w szkole numer 15 na Guzikówce. Będziemy w okresie ferii tam trenować. Jestem po rozmowie z trenerami. Będą to zajęcia takie, no żeby polegające na tym, żeby się przygotować fizycznie do tego, żeby nie każdy upadek kończył się kontuzją. No i co mogę powiedzieć jeszcze? Jest jeszcze z nami, tak jak mówiliśmy wcześniej, Olek Grygolec, syn Pawła, mojego kolegi z toru, który akurat teraz jest chory, nie mógł być dzisiaj z nami. Olek jest bardzo dobrze już na tą chwilę przygotowany kondycyjnie, bo on tam od jakiegoś czasu dłuższego chodzi na biegi, ma dobre wyniki nawet, gdzieś w różnych zawodach staje na podium, także oprócz tych naszych treningów on sobie doskonale jeszcze tam daje rady w przygotowaniach do sezonu indywidualnie. No nic, no, trenujemy, czekamy na wyjazd na tor, chcemy, żeby tego sprzętu było więcej. Mamy, już jesteśmy po takich wstępnych rozmowach z niektórymi, że tak powiem, może nie biznesmenami, ale z ludźmi takimi, którzy są w stanie nas wesprzeć i chcą nas wesprzeć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie rozmowy już były, jak to się zakończy, musimy jeszcze poczekać. W każdym razie chcemy, żeby ta szkółka była doinwestowana, żeby tego sprzętu było tak, żeby po awarii jednego motocykla trening się nie kończył, tylko żeby to trwało dalej. Z mojej strony to chyba wszystko.
trenujemy i szykujemy się, żeby w tym sezonie efekt naszej pracy było widać w postaci następnej licencji i następnego zdanego egzaminu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ireneusz Kwieciński. Proszę Państwa, trochę historii było, finanse były. Na pewno zadajecie sobie Państwo pytanie, jak wygląda, choć wiemy z prasy, ja również, jak wygląda kadra na ten sezon. Myślę, że o szczegółach i skąd takie kontrakty opowie nam Wojciech Zych. Nie wiedzieliśmy, że trener chce opuszczać nasze spotkanie z zawodnikami. Proszę bardzo, jeżeli są pytania do zawodników, do trenera, prosimy bardzo. Pierwszym zespołem, bo słychać, że prezesi go namawiają i co z tego będzie? Może zostaje? No to chwilę tylko słychać, że no to ja na pewno nie wystąpię w pierwszym zespole, za stary już jestem, także nie dam rady. Nie, jeśli chodzi o pracę z pierwszym zespołem, no powiedzmy sobie szczerze, że ja przychodząc tutaj do Krosna, to od początku przyszedłem, że tak powiem, na szkółkę, do szkółki. I takie były moje aspiracje, żeby tą szkółkę ruszyć i żeby byli nasi wychowankowie. Pierwsza drużyna pojawiła się później przy okazji. Jakoś tak wyszło, że tak powiem. Byłem na miejscu, do jakiegoś czasu mogłem pomóc, do jakiegoś czasu mogłem coś przekazać. W pewnym momencie to wszystko się skończyło, ja sobie odpuściłem temat, dałem sobie spokój. Przyszedł ktoś inny, próbował coś innego zrobić. No nie wiem, tak jakoś to wszystko, ja to zostawiłem na chwilę. Znowu pojawił się temat szkółki, więc podjąłem się tego tematu. Tym bardziej, że widzę, że jest zaangażowanie wielu osób i jakoś to jest szansa, że to naprawdę ruszy. I tej szkółki, prowadzenia tej szkółki się podjąłem. Jeśli chodzi o pierwszy zespół, to bywam na meczach, bywałem, nie na każdym meczu. Byłem w parkingu, ale to już tak powiem szczerze, bardziej z boku i jakoś tak mocno do środka mnie nie ciągnę. Wolałbym zostać przy tej szkółce. To widać w tym sezonie. Proszę? To widać było w tym sezonie właśnie, że Pana nie było z tą drużyną. No, nie wiem po czym to było widać, że mnie nie było, bo powiedzmy... No wie pan, to jest też, ja panu powiem tak, trener pierwszej drużyny, nie wiem, ja może do tych zawodników, z którymi jestem, może jeszcze jestem za młody, choć tak naprawdę nie jestem za młody, ale niełatwo się prowadzi drużynę też, gdzie są koledzy w drużynie i niełatwo się prowadzi drużynę, gdzie się, no może już teraz tych, z którymi startowałem, kiedyś jest mniej, ale są jeszcze tacy zawodnicy i to nie jest takie łatwe, bo to nie jest przyjemne przejść z pozycji kolegi z toru do pozycji kogoś, kto czasami musi przyczołgać. To nie jest takie, poza tym kogoś trzeba czasami ustawić, ale w takiej drużynie, gdzie, no nie chcę za dużo mówić, w każdym bądź razie tematu pierwszej drużyny na tą chwilę nie ma i wydaje mi się, że tutaj sobie jakoś klub poradzi, nie orientuję się na tą chwilę, czy musi być trener, czy nie musi, czy wystarczy, że jest menadżer. Także wszyscy sobie tutaj dadzą radę, bo też roszad jakiś taktyczny w żużlu, umówmy się, że nie ma. No, teraz jak tam wprowadzają w ligach zawodników rezerwowych, to coś możemy powiedzieć o taktyce, bo tak naprawdę to nie jest... Żużel to nie jest piłka nożna, gdzie mamy iluś tam zawodników, ileś zmian w ciągu meczu i możemy sobie zmiany, ustawień i tak dalej. Tutaj z biegiem czasu, z biegiem lat tej taktyki w żużlu jest coraz mniej. To nie jest tak, jak za dawnych czasów było dwóch rezerwowych, można sobie było wypuszczać ich i w danym momencie. Teraz jest inaczej, nie prowadzi się jakoś tak komfortowo tego zespołu, a jeszcze jak jest, że tak powiem, wąski skład, który może jechać, albo bardzo szeroki, który tak czy tak nie pojedzie, to no nie jest łatwo. Także nie przeciągając, akurat co będzie z pierwszym zespołem, to tutaj są panowie, oni sobie jakoś tu na pewno poradzą. Jakby sobie nie radzili, to myślę, że zasięgną rady u kogoś, czy pomocy i jakoś to będzie się kręciło, myślę, dobrze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To cóż, opuszczacie nas panowie, tak? Ireneusz Kwieciński, kadra zespołu. To jeszcze raz życzę mi wszystkiego dobrego. Brawa mi was, żegnamy.
proszę Państwa, tak jak mówiłem, przejdźmy teraz do, bo również będą zapewne pytania do włodarzy o trenera, czy będzie, czy nie będzie. Natomiast chciałbym teraz powrócić do tego składu. Jedni mówią, że jest dobry, inni, że troszeczkę w tym sezonie jest skład nieco słabszy. Natomiast nie tymi kategoriami go rozpatrujmy. Myślę, że o szczegółach, kto w tym zespole podpisał kontrakt, jak on będzie wyglądał na torze, o tym nam opowie wiceprezes Wojciech Zych. Proszę Państwa, no to jak w Krośnie, zawsze budujemy skład na miarę naszych możliwości finansowych. Pewnie, że my byśmy może też chcieli, no nie wiem, cokolwiek, ale no nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć i patrząc na to, że my się staramy być jakby finansowo uczciwi, to dlatego też tak jest. No to Państwo pewnie wiecie, bo mamy, Ilia został z nami, Czołow, później z Polaków, no to Mariusza Puszakowskiego, zwanego Buzonem, wszyscy też znają, też miał troszkę pecha na końcu, bo złapał kontuzję. Ale to jest chłopak bardzo doświadczony. Mariusz, no to wiadomo, gryzie tor. No i nasz Stanisław, którego faktycznie parę lat przekonywałem, żeby do Grosna wrzeszła, zawsze mówił czarny tor, zmień prezes tor, to przyjdziesz. I powiem taką anegdotę nawet, bo on był na tych ostatnich zawodach charytatywnych tutaj w Krośnie. A i tam żeśmy rozmawiali o tym, o tamtym. Ja tam go przekonywałem, Stasiu przyjść do Grosna, to jeszcze było przed tym okresem transferowym. On mówi, to będziemy rozmawiać, zastanowimy się, no i wsiadł samochód i pojechał. Wróciliśmy do parkingu jeszcze zobaczyć, czy wszystko jest tam pozamykane. Patrzymy, leży torba. Ja mówię, o, Staszka burzy torba, więc dzwonię do niego, mówię, Stanisław, torba tu już jest, teraz tylko ciebie tu potrzeba, więc liczę, że już ten kontrakt podpiszesz. No i ten kontrakt podpisał. Jest z nami też Marcin Rępała, ale to od razu mówię, że Marcin, żeby się przebić do składu, to musi naprawdę jeździć. To już teraz, to już nikt tu taryfy ulgowej dla niego nie będzie robił. Przyjeżdża na trening i ma po prostu pokazać, że jest dobry, a to tak nie będzie, że po prostu no, miał pewne miejsce w składzie. Postawiliśmy na tych młodych Duńczyków, Patryka Hansena, Michaela B. Andersona. Michael B. Anderson był w Krośnie. Ja go osobiście też obserwowałem, fajny chłopak, fajnie jeździ. Chcieliśmy jego brata, no ale w ostatniej chwili, że tak powiem, zmienił, kurczę, swoje poglądy i poszedł, nie wiem, chyba do Poznania, z tego co pamiętam. Nie, do Bydgoszczy, przepraszam. Także no, nie udało się, chociaż chcieliśmy też go tego zawodnika też mieć. Jest z nami też Lewis Kerr. Co prawda on nie jeździł na polskich torach, ale też chce przyjechać do Krosna i pokazać się. Podobno kupił sprzęt na polskie tory, bo ważne jest to, żeby oni dysponowali sprzętem na polskie tory. Jest Tobiasz Busz, którego znacie Państwo. Jest Konrad Stet, młodzieżowiec. Na etapie w tej chwili mamy, jeżeli pamiętam, Bojarskiego chyba z Częstochowy, nie wiem, czy dokumenty wróciły, czy nie, on do nas przychodzi jako młodzieżowiec. No i będziemy jeszcze kogoś na pewno szukać, bo no, musimy mieć, nie wiem, czy Konrad, bo ma kontuzję w tej chwili, czy on będzie na pełni sprawny i czy, tak jak trener tu powiedział, on się na początek na ligę będzie nadawał, bo sami wiecie Państwo, że no lidze nie ma taryfy ulgowej, tam się nikt nie patyczkuje i ktoś, kto zostaje na starcie, to już tylko wącha metanol i spaliny, nie ma o czym mówić, bo ci chłopcy też decydują, dysponują mocnym sprzętem. Więc ten skład, ja myślę, że tak, że tu jest powiązanie młodości. Ja wcale Krosna osobiście jestem optymistą i wcale Krosna nie skazałbym na jakieś pożarcie. Ci, którzy mówią, że mamy słaby skład, to ja już widziałem zespoły na papierze, które były bardzo mocne, a później mordowały się przykład do Opole z tamtego roku. No to zobaczymy, jak to wyjdzie i my mamy mieszankę młodości z bardzo dużym doświadczeniem. Tu liczę właśnie na chłopaków, na Stanisława, na Mariusza, że podpowiedzą, co z torem zrobić, jak go przygotować. Tego nam potrzeba, żeby wiedzieć, jak się przygotować. Na pewno na wiosnę będziemy chcieli zrobić zgrupowanie wszystkich. Jest jeszcze paru żużlowców, którzy chcą się tu przyjechać, co prawda nie mają w Polsce kontraktów, ale chcą się tu przyjechać, pokazać. Tam Stanisław mi nawet dzwonił i mówił, że są chłopaki, którzy chcą tu przyjechać. Powiedział, nie widzę problemu. Byłoby fajnie, gdybyśmy na przykład ze 3 dni tu potrenowali, później zrobili jakiś sparring między sobą, bo przyjedzie paru innych. Jak wyjedziemy jak najszybciej na wiosnę, to chętnych do jazdy będzie dużo, jeżeli będzie tor, bo już nie jest czarny, więc każdy będzie chętniej tu chciał przyjechać. I ten zespół, ja mówię to, nie skazujmy się na pożarcie, dlatego że nie skazujmy tego zespołu na pożarcie, bo
Wiele zespołów jest takich, które faktycznie na papierze wyglądają mocno, tylko to wszystko później zależy od sezonu, czy trafią sprzęt, czy przetrenowali dobrze zimę, czy no, od wielu czynników to zależy, od psychiki i od innych rzeczy. Mamy fajny zespół, ci młodzi Duńczycy na pewno będą się chcieli pokazać, będą chcieli jeździć i myślę, że Rosjanin też nie pokazał wszystkiego, co powinien pokazać, bo przeplatał te mecze naprawdę dobre z słabymi i ja osobiście twierdzę, chociaż ja trenerem nie jestem, ale twierdzę, że u niego to jest 100% to jest psychika, bo jeżeli jemu szło od pierwszego biegu, to on już wchodził w mecz dobrze i później jechał jak nie wiem, natomiast jeżeli tam gdzieś na początku się, że tak powiem, spalił, zawalił jeden bieg, zawalił drugi bieg i już zaczynały się nerwy, to było ewidentnie u niego widać. I ja miałem nawet taką z nim tam, zresztą Mariusz jest świadkiem, bo Mariusz miał chyba wtedy jechać, myśmy wtedy jechali chyba z Opole. Był taki przypadek, to Kępowicz jeszcze trener prowadził skład i przyszedł, były te biegi nominowane. Trochę tam Kępowicz może błęda zrobił, że nie zawołał czołowa, ale tak było. Mariusz przyszedł i mówi, trener nie dawaj mnie do 15. Ja mówię, głupo, mówi, Gizia, Tulin jest niełapalny, mówi. Mówi, 14 ci wygram, mówi, ale 15 nie łapnę go, nie? No i ustawił, już nie pamiętam jak tam ustawił, z kim to wtedy Mariusz jechał, ale ustawił Mariusza z kim na ten 14 bieg i faktycznie Mariusz go wygrał. A na 15 był Belago koło niego i on mówi, no ty z którego? On mówi, no to ty pojedziesz z pierwszego, nie? No i poszedł do czołowa i mówi do czołowa, mówi, ty pojedziesz, mówi z trzeciego. No i czołow usłyszał o tym, ten trzeci tor był kiepski. I mówi, a ja z trzeciego toru, ja jebu, tak przepraszam, że tak mówię, to nie jazda i w ogóle. Ja mówię, no i ja tak to słuchałem z daleka. No tak jak tu trener mówi, że czasami trzeba tam kimś wstrząsnąć, podszedłem do niego i mówię, przestań opowiadać pierdoły, mówię, tylko wsiadaj na ten bococyk, mówię, Giza Tulina masz z prawej strony, mówię, przedłuż mu prostą, wygraj start i mówię, jedziecie na 5-1, żadnego problemu nie ma. I no i tak się stało. Wygrał start, troszeczkę się równo wyszli, pociągnął go troszeczkę dalej, tamten się już musiał złożyć później i zjechali się i zrobili 5-1. I to taki był przykład tego, że on jakby w siebie do końca nie wierzył, trzeba mu takiego powera dać i żeby pojechał. I zresztą wielu zawodników jest takich, że czasami na nich huknąć trzeba. Nie oglądaj się, tylko jedź i jedź, rób swoje. I wydaje mi się, że wracając do tego zespołu, to będzie zespół, który my się nastawiamy głównie tutaj, może nie głównie, ale będziemy próbować ugryźć każdego, kto tu do Krosna przyjedzie. Ja uważam, że wcale Rzeszów, że tam na papierze Hancock i tam inni, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. To przyjdzie sezon, zobaczymy, gdzie żurawie są. Ja mówię, będziemy próbowali walczyć z każdym, każdemu będziemy chcieli punkty urwać, każdemu namieszać i no, byłoby super, żebyśmy do tej czwórki trafili, chociaż będzie no, piekielnie ciężko. Czy Opole będzie takie mocne? Zobaczymy. Nazwiska mają, ale to w tamtym roku Opole też było mocne, a jak jechało, to każdy pamięta, że się nie mogli poskładać do kupy. I myślę, że w tym roku też może być kłopot, zacznie walka o skład, zaczną się nerwy i różne sytuacje. I także, ja nie wiem, to będziecie Państwo widzieli, będziecie przychodzili na treningi, bo dużo z Państwa przychodzi na te treningi. Będziemy to na wiosnę próbować wszystko złapać do kupy, żeby to wszystko się kręciło. No i dawać, pierwszy mecz jedziemy do Rawicza i tam spróbujemy zawalczyć z nimi, chociaż zobaczymy, jak oni będą Rawicz, też to taka ciekawa formacja powstała. I będziemy widzieć, nie? Chociaż ja i tak twierdzę, że tak jest ten kalendarz ułożony, że to jest trochę ułożone pod Rawicz. No ale no, trzeba jechać i to nie składać uszu po sobie, tylko po prostu spróbować, nie? A mnóż ich ukujemy i przyjedziemy na tarczy, czy starczą, a nie będziemy się z nimi tam, że tak powiem, patyczkowali. Później mamy u siebie bardzo ważny mecz z Poznaniem i oni są też w naszym zasięgu bez problemu, także że, no zobaczymy. To taki jest sezon, taki mamy skład, jaki mamy. Jak przyjdzie sponsor i wyłoży, nie wiem, 5 milionów, to zrobimy skład i wejdziemy do Ekstraligi, tylko nie mamy stadionu do Ekstraligi. No. Ale znając prezesa i jego zafascynowanie żużlem i możliwości, to on by tu oświetlenie szybko zrobił i trybuny, bo wiele rzeczyśmy zrobili na tym stadionie i do tego dążymy. Dziękuję. Dziękujemy, brawo. Powiało dużo optymizmu o Ekstralidze, ale ja myślę, że ten sezon na razie drugoligowy przed nami i powiem tak, no optymistycznie chyba trzeba popatrzeć na ten sezon, bo pamiętacie Państwo finał Mistrzostw Europy, kiedy od połowy zawodów troszeczkę wytworzyła się nerwówka i u nas tam w Wieżyczce na górze, kiedy rozmawialiśmy z sędzią Aleksandrem Latosińskim, bo właśnie nie kto inny, ale Duńczycy za sprawą Andersena zaczęli nas tutaj dochodzić chyba dokładnie na 2 albo tam 3 punkty, więc było to niebezpieczne. No i ten chłopak jest w Krośnie, Patrick Hansen również. Drodzy Państwo, ja jeszcze powiem tak, patrząc na drugoligową tabelę, no bez optymizmu nie można startować i iść w sezon. Rawicz, Poznań, później jest wyjazd. Gdzie jedziemy?
że wyjazd jest to rząd. No ale w każdym razie później mamy wyjazd, więc sumowaliśmy kiedyś z prezesem, czyli po tych trzech meczach mamy 6 punktów i nie ma tutaj chyba jakiegoś zagrożenia, żeby fajnie to wszystko nie wyglądało. Drodzy Państwo, no ale tak trzeba spojrzeć zawsze z optymizmem i z dobrym humorem na naszą drużynę, bo ona gdzieś tutaj na południu funkcjonuje i też dzięki właśnie Państwu kibicom. Tak, to jeszcze, o właśnie, bardzo proszę, padło pytanie, kto będzie prowadził pierwszy zespół. Czy w ogóle jest taka potrzeba, bo jak popatrzymy na zespoły ekstraligowe, ja tylko Wojtek dwa zdania, wprowadzenia na zespoły ekstraligowe i nie tylko. Są trenerzy, nie ma, jest menadżer, jest kierownik drużyny, który po prostu tą całą buchalterię prowadzi programu, jeżeli się na tym zna, to nie wiem, czy jest potrzeba, a jeżeli jest potrzeba, to słuchamy. Proszę Państwa, no, ja powiem tak, no, chciałbym, żeby powiedzmy Irek Kwieciński wrócił do pierwszej, czy my byśmy chcieli, żeby wrócił do tej pierwszej drużyny, ale patrząc z drugiej strony, ja widzę, że on się no, bardzo dobrze realizuje z tą szkółką i to idzie, to zaczyna grać, te zęby zaczynają trybić. I fajnie było, żeby jeszcze, jak on mówił, żeby przyszli jeszcze inni chłopcy, żeby on się tym zajął. Zresztą jak on zaczynał tu z nami, to zawsze mówił, że chciał wychować chłopaków, którzy będą z Krosna, że to będą nasze wilki. I wydaje mi się, że no, tak na razie my jeszcze jakby tego tematu nie dyskutowali do końca, ale tak ogólnie obserwując to wszystko, to widać, że no, on się realizuje w tym wszystkim, dobry kontakt ma z tymi chłopakami i to wszystko ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o trenera, proszę Państwa, wiadomo, że wszystkie kluby ekstraligowe to mają trenerów, bo ich stać na trenerów, na menadżerów, tam są sztaby ludzi do tego wszystkiego w ekstralidze. Natomiast w drugiej lidze, no nas do końca, powiem szczerze, tak nie stać jest. Ja mówię Państwu, nie wiem, ja tak do końca, jak już obserwuję, ja siedzę trochę w tym żużlu, to tak w tej drugiej lidze ten trener do końca to nie wiem, po co miałby być, bo powiem szczerze, co trener nauczy Mariusza Fierleja jeździć czy Stanisława Burzę? Przecież oni wiedzą więcej, bo oni tam jeżdżą na tym motocyklu, oni wiedzą jakie przełożenie, czy dyszkę, czy to, czy tam, że oni wszystko wiedzą. Gdy się prowadzi zespół, a często jadą z kolegami we dwóch czy we trzech, to prowadzimy ten zespół, szczególnie no, na wyjazdach też czasami. Proszę Państwa, to jest taktyka. Jak zespołowi idzie, to nie ma żadnego problemu. Bo nie trzeba żadnych zmian robić, jest tabelka, wszyscy jadą swoje biegi, szczęśliwości życzmy. Mamy jeszcze przewagę, ilość punktów. Jak tamci jeszcze zrobią taktyczną, a się pomylą nie w odpowiednim momencie i my im klepniemy 4-2, jest wygrana, to już w zasadzie jest po meczu. Gorzej jest, jak się przegrywa mecz, nie? Bo wtedy trzeba kombinować, cudować i teraz tak, jeżeli jedzie dwóch, trzech zawodników w zespole, to nie ma problemu, bo jest się czym bronić. Ale jak jedzie jeden zawodnik w zespole, to macie Państwo przykład, coś mi jechali z Ostrowem, to Ostrowem to był mecz, co Mariusz złapał kontuzję, to jedyny Belago jechał. Reszta się nie było nikim za bardzo podeprzeć, nie można było, ile można było tego Belago stawiać, raz, drugi, koniec, pozamiatane. I żużel to jest taki sport, że pewnie też trzeba mieć trochę czasami szczęścia, żeby w odpowiednim momencie kogoś zrobić zmianę. Jak się patrzy na tą tabelę, to się już analizuje biegi po kolei, co kiedy można zrobić. My musimy się po prostu zastanowić nad tym, czy jest potrzebny trener, czy nie jest potrzebny, bo treningi to uprawnienia ma i Stanisław. Stanisław nie może być trenerem Burza, dlatego że jak jest zawodnikiem, to się musi skupić na jeździe, na tym co robi, może przyjść zawodnikowi drugiemu podpowiedzieć, ale nie może drużyny prowadzić. Taktykę i to co się dzieje na torze i to co się obserwuje, bo ktoś w parkingu musi być, on musi patrzeć, czy zawodnicy mają, czy mają numery, czy mają odpowiednie kaski, czy oni, jak oni wyjeżdżają, czy mają kompletny motocykl, bo to się wszystko w żużlu liczy. Wyjedzie niekompletnym motocyklem, drużyna przeciwna przykuka, zgłosi, jest pozamiatana. I tak samo my patrzymy na tamtych, a oni patrzą na nas. Wszyscy cały czas patrzą, co, kto na czym wyjeżdża, jak to wszystko wygląda. Pewnie, że w parkingu jest nerwowo, bo nieraz coś robią przy motocyklu chłopaki. Coś zmieniają, czas ucieka, tam 2 minuty włączy. My tu trochę czasami na naszym torze w Krośnie zawsze możemy coś tam przykombinować. Tu Krzysiek zawsze coś tam z Pomorzek jest kierownikiem, tam sędziemu, coś z bajerem. Możemy jeszcze jakieś parę sekundek złapać, żeby oni zdążyli przy motocyklu zrobić. Nieraz z tym paliwem to w ostatniej chwili tankują. Naprawdę jest w parkingu nerwówka. Kto nie był w parkingu na meczu, to nie wie, ale ja wiem jak to wygląda. Jest nerwowo, jeszcze jak idzie to jest super, ale jak nie idzie to się zawodnicy denerwują, szukają, zmieniają, kombinują. I no pewnie, że był taki, jak był Irek Kwieciński, on był zawodnikiem, może pewnie było łatwiej cokolwiek założyć. No, ale zawodnicy się, tak jak w tym roku, to oni się komunikowali między sobą. Mariusz się komunikował z Buzonem, z Belago, bo on był szybki, no więc mówił, co on założył, jak on to widzi. Rosjanin też swoje i to jest komunikacja między zawodnikami. Oni doradzają jeden drugiemu, co mają założyć. Wyjeżdżają na próbę toru. To też nie jest jakaś sztuka no, wystawić zawodników na próbę toru. Bo Belago przyjeżdżał, nieraz nie chciał jechać na próbę toru. Inni chcieli, a ja spróbuję. Przyjeżdżał, rozmawiał z zawodnikami. Co jest założone? Twardo, przyczepnie, nieprzyczepnie, przy krawężniku. Tak to niestety od tej strony wygląda. Myśmy jeszcze jakby decyzji nie podjęli, ale jeśli chodzi o Irka Kwiecińskiego, to
Tak zauważyliśmy zresztą wspólnie, że on się dobrze realizuje tutaj z tą szkółką i chwała by było za to, żeby on wychował tych. Jest Konrad, zdał licencję, może jeszcze zda jeden czy dwóch w tym roku, może jeszcze ktoś dojdzie. I może przyjdzie taki moment, że wrócimy do tych czasów, kiedy pod taśmą stanie czterech wilków na treningu, tak jak Kieziński, Grygolec, Raś, Bargiel stawali na treningach i to już jest trening, kiedy staną wszyscy cztery i pojadą raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Bo oni na razie nie mają, Konrad naprawdę na tych treningach będzie jeździł, powiedzmy, z tymi młodzieżowcami, którzy do Krosna będą przyjeżdżać na mecze, ale no musi mieć rówieśników, bo jak będzie jeździł pod taśmy z chłopakami starszymi, to się szybko zniechęci, nie? Bo oni puszczą sprzęgło i pojadą, a on zostanie. Także ten temat jeszcze jest jakby przez nas nierozwiązany, ale myślę, że będziemy szli w tym kierunku, żeby raczej się nie trzymać na mecze ligowe, bo raz, że to trzeba też jakieś pieniądze, a dwa, to widzimy, że to się da ogarnąć jeszcze tutaj wspólnie przez nas. Dziękuję bardzo. Ja tylko, drodzy Państwo, dopowiem, bo coś tak się ciągle kręcimy w tych nazwiskach. Kwieciński, Grygolec, Raś, Bargieł, bo brązowy kas, trzecie miejsce, ale my pamiętajmy zawsze od tych lat 90. Jest z nami Jacek Wojnar. Oczywiście chwała za tej czwórce. Także przecież pamiętajmy o Artku Leśniaku. To był też zawodnik, który Drabikowi utarł nosa w jednym meczu. Bardzo pięknie. Arkadiusz Stasik jest także dzisiaj z nami, drodzy Państwo, i czego się bardzo cieszymy. Również były takie momenty, o ile dobrze pamiętam, że to nie był 2-3 punkty, ale sypał po 8, po 9 punktów w swoim czasie, kiedy bardzo dobrze czuł się na tym czarnym dziurawym, jak Stasiu Burza mówi toż. Proszę Państwa, można by opowiadać historię, ale my o tych chłopakach pamiętajmy. No i teraz czas, jak wspomniał prezes Zych, że rzeczywiście Irek może chciałby kilku wychować i mieć tą satysfakcję, że to nowe pokolenie gdzieś już dorasta. Janusz Stelliga, bardzo proszę. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zamknąć ten temat z tą młodzieżą. Mianowicie ja się skupiam zupełnie na czymś innym. Chodzi o to, żeby oprócz tego, co oni teraz ćwiczą fizycznie, te biegi, baseny, siłowo, no to tu już jest ustalone kto co i tam Stasiu Gaza, tak jak już było powiedziane, tam pilnuje tych spraw. Natomiast ja się koncentruję na tym, żeby wyposażyć warsztat, gdzie oni też muszą mieć, właśnie liczę później na to, że ci doświadczeni żużlowcy, którzy tutaj będą z nami w Parku Maszyn, będą mogli przeprowadzać i no oczywiście cały czas pod okiem trenera. No w ogóle takie zajęcia, żeby ci młodzi adepci w ogóle od środka wiedzieli, o co chodzi w tym żużlu i poznali całą tą mechanikę. I chodzi nam teraz, że mamy warsztat piękny, ale no pusty. I teraz część tego uposażenia, które było ze starego warsztatu, wraca, no trzeba go tam odświeżyć, no tam te wyposażenia wrócą, ale to taka inna epoka jakby. No więc staramy się też, żeby te narzędzia, to wszystko wróciły. No mamy jeszcze jeden problem, bo strasznie nam zależy na tym, żeby się znalazł mechanik, taki chociaż na jakąś część etatu, żeby po prostu przynajmniej chodzi o to ustawianie tych motocykli, bo jednak bądź co bądź, przychodzi ten trening, jest dużo chłopców i żeby sprawnie przebiegał ten trening, to trzeba no, dbać o to, bo tam się tam linka, to się zerwie, łańcuch. No a ci chłopcy no, to jeszcze nie są aż tak wprawieni, żeby po prostu móc sobie tak samemu naprawiać to wszystko. Chciałem powiedzieć, że jeszcze w Parku Maszyn nastąpiły takie modyfikacje, bo nie mieliśmy rynien założonych i jak wiecie Państwo, ci starzy kibice to wiedzą, bo tam nosa zawsze wkładają do parkingu, to widzieli, że ten deszcz jak padał, to zlewał się i po tych motocyklach jeszcze tam się zlewało. A najgorszą rzecz to już, jak już meczu nie było, no dobra, niech się tam zlewa, ale przez jakiś czas, no tak projektant zaprojektował odwodnienie, że były tak zwane sączki. Sączki to coś takiego, że była rura wyprowadzona z parku maszyn, tam kilka przewodów i wykopany dziurę i zasypane żwirem. No to w pierwszym roku ta woda się gdzieś jeszcze tam rozchodziła. W drugim roku próbowała. A teraz już się wylewa, już nie przyjmuje ten muł z toru. Zamulił to wszystko i proszę Państwa zaczyna się wylewać na tor. Pomału wychodzi i tu od parkingu
mamy po prostu, zaczyna się tak to moczyć, że tam jest, na tym wyjściu z pierwszego łuku, jest bardzo niebezpiecznie moim zdaniem, bo tam się robi gąbka. I teraz miasto dorzuciło kasy i zostało to zrobione, podłączone rynny, ale rynny do tych sączek były podłączone. Myśmy wyszli z inicjatywą swoją i rozebrali tam kostkę i podłączono te rynny już do naszego odwodnienia, które jest zrobione tego nowego. Także woda już z rynien wypływa już po prostu ze stadionu. Także mam nadzieję, że już na wiosnę nie będzie tam takiego terenu podmokłego, bo jak nawet na tych w tych czasach teraz, jak jeszcze nie było tego śniegu, to w zasadzie można było trening robić, bo dolny drugi łuk był prawie suchy. Jedynie ten pod zegarem był przymoczony. Także myślę, że na wiosnę, jeśli nie będą jakieś takie ciężkie warunki i nie będzie deszczu i dużych mrozów, to myślę, że teraz przy tym torze mam taką nadzieję, że może wcześniej się ogarniemy i jak wszyscy w Polsce będziemy mogli uczestniczyć. Zostały też poprawione bandy. Nowy przepis wszedł, że do środka, czyli do połowy toru, bandy mają być elastyczne. Zdążyliśmy jeszcze to na jesień zrobić. Kostkami tam jeszcze my troszeczkęśmy sobie wspomogli się kostką, którąśmy otrzymali od miasta, jako używaną kostkę tam z Mosiru. Robimy tam przy głównym tej trybunie, w parku maszyn. Także trochę będzie ładnie, dla nas użytkowo też dobrze. Myślę, że będziemy przygotowani pod względem technicznym do sezonu i Stanisław tutaj zadba, żeby sprzęt dla młodzieży, który mu został zlecony, będzie też gotowy i mam nadzieję, że tak jak oni poważnie podchodzą, bo to jest naprawdę, proszę Państwa, za nas pierwszy raz, gdzie bardzo poważni młodzi ludzie, ale jak dzisiaj widzicie, to nie tak, że dzisiaj wiedzieli, że dzisiaj tu będą, to mnie to zaskakuje, bo oni systematycznie na każdym treningu są w takim składzie. Także chylę czoła przed nimi i cieszę się bardzo, że znalazła się taka grupa. No i mówię, że no na pewno wszyscy z nich orłami nie będą, ale mam nadzieję, że część przynajmniej znajdzie miejsce w składzie młodzieżowym. Tego im życzę. No oczywiście szkoda, że nie ma tutaj młodego Pawła Grygolca, bo naprawdę chłopak świetnie sobie już radzi, tylko wiek ma jeszcze taki, że no nie może, nie mógł jechać jeszcze na licencję i musi poczekać do lipca, w lipcu pojedzie na licencję dopiero. Także myślę, że na jesień będzie miał i będziemy go próbowali. Chcemy jeszcze jeden motocykl, jest taki wymóg PZMOT-u. No dla mnie dziwny, no ale to trudno, nie ja tym rządzę. Musimy mieć jeszcze, bo 250, to jeszcze 125 chcą, żeby mieć, no ale to już pomińmy to, bo są straszne kary, proszę Państwa, po 40 tysięcy za niewyszkolenie jednego zawodnika. Więc musimy szkolić i musimy też w 250 też wyszkolić zawodnika. No i byłaby szansa, żeby na 250 młodzieżowca wyszkolić. Także mam nadzieję, że właśnie Paweł jakby... Olek. Paweł. Więc jakby właśnie go wyszkolić na tą 250, co by nam po prostu statystycznie, no, żebyśmy nie musieli płacić kary za to. Także ogólnie o stanie technicznym naszego obiektu a jeszcze też zostaje wprowadzone, to tu w zasadzie to bym mógł najwięcej powiedzieć Krzysiek, bo Krzysiek jest odpowiedzialny od spraw technicznych, czyli te wszystkie sprawy, jak się cokolwiek psuje, no to w zasadzie jest jego wina. Chodzi o te prądy, te maszyny startowe, światła. Teraz znowu będą nowe światła, znowu nas to będzie kosztować, bo wprowadzono, że nie mogą być już te koguty popularne, tylko muszą być światła diodowe, mocne, jakieś drogowe. Cała ta sieć musi być wymieniona. Także proszę Państwa, same te wizyty tych komisarzy, no niestety co roku dokładają jakiś punkt, który generuje koszty. Nas to bezpośrednio dotyczy, no bo no nie jesteśmy majętnym klubem i daje się to odczuć, bo jak w sezonie policzymy te mecze, no to jednak to już dochodzi jakieś tam
ta kwota. Ja bym prosił teraz, że jeśli Państwo będziecie chcieli... Dobra, ale za chwileczkę, jeśli Wojtek jeszcze odpowie, to żeby się przygotowali, zadali nam jakieś pytania, żebyśmy mogli Państwu coś odpowiedzieć. Jeszcze jest, proszę Państwa, jedna taka nowinka, którą planujemy i robimy, czynimy kroki, żeby zrobić, bo mamy dużo sygnału, że dużo naszych kibiców wiernych jest i za granicami kraju i w Polsce, którzy chcieliby oglądać mecze, a nie mogą być na stadionie. Oczywiście no, nie ukrywam, że my też chcemy coś na tym zarobić i wesprzeć jakby działalność klubu. Jesteśmy w tej chwili po rozmowach i będziemy chcieli podciągnąć światłowodem internet na wieżyczkę sędziowską, że takie wymogi są, do parkingu i będziemy chcieli spróbować transmisji internetowych. Na razie spróbujemy to tak delikatnie, zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Później będziemy chcieli też ściągnąć sponsorów. Na pewno to pozwoli osobom, które nie będą mogły być w tym dniu na stadionie, a będą na przykład gdzieś, nie wiem, na wyjeździe czy gdzieś za granicą, coś tam parę groszy zapłacić i oglądać sobie ten mecz na żywo, co się w Krośnie dzieje i kibicować naszym Wilkom. Myślę, że to jest dobry pomysł i zobaczymy, jak on wypali. Na razie go spróbujmy pilotażowo. Jak to wszystko dogramy, to będziemy widzieli i myślę, że to też będzie jakiś ukłon w stosunku do kibiców, żeby się przychylić do tych próśb i do tych maili, które tam do nas przychodzą do klubu i ludzie się z takimi rzeczami zwracają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że są obecne z nami dzisiaj media i cały czas media są obecne. I kiedy ten klub jest w formie, w okresie przygotowawczym do sezonu, jak i w trakcie sezonu, media są zainteresowane, wszystko podają, śledzą i myślę, że tak trzeba trzymać, aby promować ten Żużel tutaj na południu, zwłaszcza ten drugoligowy, jak na razie w Krośnie. Proszę Państwa, prosimy o zadawanie pytań. Jeżeli macie Państwo pytania do naszych gości, to serdecznie proszę. Oczywiście proszę pytać, natomiast jeżeli ktoś chciałby jeszcze później porozmawiać już osobiście z Mariuszem Fierlejem czy ze Stanisławem Burzą, to bardzo prosimy, z tym, że ja mam też czas zarezerwowany do radia z nimi na chwilę, także damy radę. Proszę bardzo. Jak wygląda sprawa z tymi ekranami dźwiękopłonnymi słynnymi, co miały podobno być zainstalowane na stadionie? Nie, to znaczy my na pewno temu nie podołamy, bo my powiem tak, my mamy większe apetyty z prezesem i tu z działaczami z klubu, żeby cokolwiek na tym stadionie zrobić, tylko oczywiście nas jako klub żużlowy nie stać, bo my jedziemy ligę i musimy głównie patrzeć na to co robimy, to co prezes powiedział, duże nasze inicjatywy, zrobienie kostki tam, gdzie karetka wjeżdża, zrobienie kostki w parkingu, zrobienie kostki tutaj, to są inicjatywy ludzi z klubu żużlowego, nie z innego klubu, żużlowego. My no, też piszemy to nagłośnienie, bo wiemy, że kibiców to wkurza, nie? Ale to my nie wyłożymy na to pieniędzy, bo my nie mamy. Gdybyśmy mieli rezerwy aż takie, to byśmy pewnie wyłożyli, nie? Tym bardziej, że teraz będziemy mieli tą szkółkę. Natomiast, proszę Państwa, no, tam były propozycje, te ekrany dźwiękochłonne podobno wychodzą bardzo drogo i tam, z tego co wiem, to był jakiś projekt robiony w ogóle stadionu, nie? I ten stadion miał mieć wysokie trybuny i kryte na łukach i to mieli robić. Proszę Państwa, z tymi pytaniami to bardziej do prezydentów miasta Krosna, a nie do nas, bo my oczywiście jesteśmy za. I my naprawdę, bo już były nawet takie rozmowy kiedyś, że a to by robili trybunę, to co z żużlem, to my mówimy, to my się przeniesiemy na przykład ze startem na drugą stronę, na jakieś tam pomysły były, nie? No, żeby liga jechała i mogli budować. Natomiast nie wiem, w czym to utknęło. To są duże finanse i my jesteśmy za tym, żeby tym ludziom, którzy tam są wokół stadionu, też nie przeszkadzać, bo wiadomo, że mieszkają blisko. Natomiast to nie zależy od nas. My jesteśmy za jak najbardziej, jesteśmy elastyczni. Co możemy sami zrobić i nasze inicjatywy, to my robimy. Natomiast to jest tak duża inwestycja, że no, klub się tego na pewno nie podejmie. Poza tym tam jest jeszcze jeden klub piłkarski, też powinni być trochę tym zainteresowani. Także tutaj musicie Państwo zwrócić się do Was miasta, jakie mają tam priorytety i jakie pomysły na to, żeby ten stadion tam zrobić tak, jak powinien być, żeby te trybuny stanęły, żeby tym mieszkańcom, którzy są wokół, nie przeszkadzali. Tym bardziej, że na pewno wyeliminujemy jedną rzecz, to kurzenie się tego czarnego żużla tym, którzy mieszkali blisko. Natomiast nie wyeliminujemy hałasu. Niestety, tego się nie uda zrobić i to już zależy od Was miasta. Proszę bardzo. Pytajcie Państwo. Ja tego dopowiem słowami Wojtka, bo tu akurat nie mogę, że jest jakiś plan zagospodarowania przestrzennego i to nie jest klubu forma. Są obiekty Mosiru, miasta i oni mają swoje priorytety i jak to będzie wyglądało, to wszystko zależy od budżetu, od projektu, od...
Trzeba pisać chyba petycję do miasta, żeby wreszcie się zajęli za ten stadion, bo ten stadion jest jak wybudowany w latach 50. czy pod koniec 40. Tak jest, na tym stadionie się nic nie robi. Ta trybuna jak krakowiaki wybudowali, tak o jest. No jedynie co się wybudowało, ten parking. No i trzeba to miasto ruszyć wreszcie. Wszędzie budują stadiony. W Łodzi budują całkiem nowe tory. Wszędzie budują nowe tory, remontują, odstawiają stadiony, a w Krośnie jest jakby za ćwieczka, tak dalej jest za ćwieczka. Jednym słowem tak. Bardzo cenna uwaga, tylko że nie ten adresat. Ja wiem, no powinien być tu chociaż, ten wiceprezydent Bara, żeby mu się choć coś zapytać. Proszę Państwa, proszę Państwa, jeśli będziemy w ogóle żyli, to w jakichś spotkaniach zrobimy to... Przede wszystkim, oświetlenie, tam oświeci się, kopią balon, czterech chłopaków i świeci się tyle światem. Bardzo słuszna uwaga, bardzo słuszna. Panie Prezesie, tak jest, Dobrze Pan mówi. A pięknie wygląda żużel przy świetle elektrycznym. I po co mamy jechać gdzieś do Rzeszowa, czy gdzieś tam? W Krośnie może być ty. Na pewno tak, proszę Państwa, zrobiliście świetną robotę, jak było z tym torem. Zrobiliście też, napoczęliście to po prostu, zrobił się ruch. No i oczywiście dalejśmy już pociągli i myślę, że nikogo nie będę tu namawiał, ale myślę, że wiecie, co trzeba zrobić w takim układzie. Ale chciałem tylko powiedzieć, że bo akurat przy całej budowie parkingu akurat uczestniczę zawsze w rozmowach w Urzędzie Miasta odnośnie tego naszego terenu tutaj. Proszę Państwa, to jest teren zalewowy. I tutaj Kraków za to jest odpowiedzialny, ten instytut, nie wiem, meteorologii czy te spółki wodne, nie wiem co to jest, ale w każdym razie, proszę Państwa, oni to traktują jako teren zalewowy i w ogóle wysokości tutaj nie wolno zrobić, ani nic. To straszne obwarowania są tutaj na naszym terenie i w związku z powyższym faktem każda jakakolwiek decyzja, każda jakaś inwestycja to jest skreślana w Krakowie. Mimo że zmieniliśmy trochę tam układ na dole, bo poszerzyliśmy trochę ten parking, który tam dzierżawimy, troszeczkęśmy go przebudowali. No i już się ten teren zalewowy deczko zmienił, Kraków nadal go ma jako zalewowy. To miasto wykupiło lotnisko przecież. To jest terenu na stadion nowy, tak. Drogi dojazdowe, parkingi będą budować dojazdowe do S19, tu od razu nie budują stadion. Ale to są naprawdę oczywiste sprawy. Nie dlatego, że nie chcemy słuchać tych propozycji, tylko nie ten adresant, a my chcemy o żużlu porozmawiać, bo to są zupełnie inne inwestycje, niezależne od klubu i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, macie Państwo zawodników, prezesa, wiceprezesa, jest także Krzysztof Mosoń. To jest również ciekawy punkt, jeżeli chodzi o pytania, bo sam nieraz zadaję pytania Krzysztofowi, bo przed meczem dzieją się różne rzeczy, nie tylko z prądem. Jak to czasem wygląda i dlaczego tak? Proszę bardzo. Tak, myślę, że tutaj również będzie Krzysztof, wybaczcie Państwo, że na siedząco, ale Krzysztof jest także członkiem zarządu okręgu Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie i myślę, że w tej chwili również nie będzie te projekty podpisywał, aby gdzieś te środki były częściej przekazywane do Krosna. Proszę bardzo, pytajcie Państwo. Druga sprawa, jak to jest regulaminowo? Właśnie a propos Radicza, jako druga drużyna, ale Pana Kubera jest z mową w sobotę w Radiczu, a w niedzielę w Lesiu. To znaczy, wie Pan, to regulaminy sobie na górze ustalają, wie Pan. Nie Pan, regulamin jest tak zmieniony, że i tak to jest zrobione, że można, nie? No, natomiast wie Pan, ja nie wiem, jak to będzie w tym pierwszym meczu. Ja mam takiego trochę nosa, że w tym pierwszym, zobaczymy, przekonamy się, ale że w tym pierwszym meczu oni nie pojadą tym najmocniejszym składem. Jak sobie Pan, niech sobie Pan przeanalizuje ten terminarz, jak ma ustawiony Rawicz terminarz i jakie zespoły ma w danym momencie. I
Tak wychodzi, że nastawili się raczej na najsłabszy, tak się nam wydaje. Zobaczymy, to się dopiero wszystko, jeszcze nie ma terminarza ligi angielskiej, bo tutaj jeszcze trzeba zerknąć. Ale może być też taka sytuacja. No też, także no, zobaczymy, my na to wpływu jakby nie mamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Będziemy widzieć, czy oni będą w stanie pojechać tym najmocniejszym składem, czy nie, trudno nam jest powiedzieć. Jedno jest pozytywne, to jest pierwszy mecz i pierwsze mecze się zawsze rządzą własnymi prawami. To ten sprzęt nie jest jeszcze do końca przetestowany, to zawodnicy nie są jeszcze tak wjeżdżeni w sezon. Różnie to może być. Tor Rawicki jest trudny. Ja byłem parę razy tam w tym Rawiczu, oni go trochę przebudowali, ale jest ogólnie trudny. Tak mnie się wydaje, to by zawodników trzeba było zapytać. Ale kto ma dobry sprzęt, wygra start, to nie widać, nie? Proszę Państwa, pytajcie. Ja tylko powiem, że wszystkie sprawy regulaminowe typu fuzja Rawicza z Leszczem, to są oczywiste sprawy, bo to jest dla ratowania klubu i taką decyzję podjęli wolno. Tylko kwestia teraz, kto będzie jechał, bo w regulaminie jest tak, że Rawicz jest gospodarzem, ale pewne środki finansowe są przepływowe dla podratowania klubu, gdyby tam kibiców znowu było w Rawiczu tyle, ile przychodziło mało, a nie o to chodzi o uratowanie ośrodka żużlowego. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o regulaminie, pozwólcie Państwo, że chciałbym skupić się dosłownie dwóch zdaniach na jeszcze jednej osobie z klubu, mianowicie Dawid Cysarz. My wiemy, że jest to człowiek, który zna doskonale regulamin, naprawdę doskonale i jeździ z zawodnikami na mecze. Czasem właśnie jako ten, który bez trenera, jak to mówią, prowadzi tą drużynę. Myślę, że warto iść w tym kierunku, bo niejednokrotnie sędziowie nawet, proszę mi wierzyć, bo na górze to rozmawiamy i słyszymy, nieraz sędziowie nawet posiłkują się, że otwiera regulamin, ale zapytaj jeszcze Dawida. To jest bardzo miłe i chcę powiedzieć, że ma ogromny szacunek Dawid, jeżeli chodzi o nie tylko regulamin, ale o wszystkie sprawy organizacyjne w tym klubie, jeżeli chodzi między innymi o regulamin. Tak, proszę, pytajcie Państwo. To parę tygodni temu była dosypywana nawierzchnia, to tam rutynowe było uzupełnianie nawierzchni, czy coś na celu miał innego? A do Mariusza i do Staszka, to co się zmieniło w jeździe na tym nowym torze? Czy inaczej coś, czy... Jeśli chodzi o nawierzchnię, to proszę Państwa, ogólnie ta nawierzchnia, cośmy w tamtym roku nawozili, jeżeli ktoś tam przychodził, to prezes też coś pamiętał, to sypaliśmy to w zimie, nie? To wszystko nam przez jakby cały sezon jakby posiadało, nie? A w trakcie sezonu nie mogliśmy tych czynności wykonywać. I w tej chwili ta nawierzchnia to zostały uzupełnione ubytki, troszkęśmy pozmieniali, powiedzmy tam pewne rzeczy i to zostało dosypane po to, żeby troszkę wyprofilować jeszcze ten tor lepiej, bo rozmawialiśmy z zawodnikami, oni by chcieli, żeby było bardziej tak dużo spadł, ale głównie było po to robione, że po prostu tego materiału było jednak za mało. I dlategośmy to zrobili, żeby to było. Oczywiście mnie się osobiście wydaje, że ten tor taki do ścigania konkretnego, bo on już pod koniec sezonu był. Już zaczęło się po zewnętrznej tam fajnie jeździć i nawet Mariusza strzelił, już nie wiem kto to... Jakobsen strzelił go tą kurę na tamtym łuku, kurę w zasadzie mu pomarł. No bo, ale popatrzcie, prawie przeszedł. Ale mnie nie o to chodzi, że cię tam wyprzedził, tylko chodzi mi o to, że po prostu ta zewnętrzna tam niosła, nie? I on się dlatego też tam i zapędzał, nie? No nie w tym sensie, uwierzę, że dźwigienka zaworowa. Ja proszę Państwa powiem tylko tyle, że trzeba było uzupełnić, bo tak gołym okiem, jak się siedzi na trybunie, to nie widać, ale jak przyszło się, to tak się zrobiła się taka rynna. A trzeba powiedzieć, że w granicach nawierzchnia nasypana 150 ton to jest niespełna jakieś 1,5 centymetra na całym torze. Czyli 150 ton. No więc nie muszę mówić Państwu, gdzie było już gołym okiem widzieć, że tam brakowały grube centymetry. I to myśmy wyprofilowali w tej chwili, zostawiliśmy. Na wiosnę będziemy czynić dalej. Dlatego brakowało jeszcze, bo jeszcze były bandy dźwignięte 10 centymetrów od strony przeciwstartowej tam, no. Więc tam brakowało nam dużo nawierzchni, mieliśmy problem, bo niektórzy sędziowie tam widzieli, że tak nam brakuje tam nawierzchni. No teraz jest na tyle uzupełniona, są spady zgodne z regulaminem, mamy tam 2-3%, także na prostej jest spad. Na łukach się powiększył, wypełniliśmy wszystko tak, że elegancko będzie i mam nadzieję, że
wspólnie tutaj z zawodnikami, jak oni już będą chcieli, jak będą chcieli, żeby ten tor był czy przyczepny, czy jakiś w ogóle będą wymyślać. Będziemy wspólnie pracować nad tym, żeby jednak ten tor dopracować i jakieś jeszcze sprzęty. Widziałem już zdjęcia Stanisława z obrotową broną, które z Anglii Stanisław podpatrzył. Mamy nadzieję, że zrobimy coś podobnego i będziemy tu się tym posługiwać, żeby było jak najlepiej. A ja dam jeszcze Stanisławowi głos, który powie coś na ten temat jeszcze w ogóle te przygotowania w ogóle tego stadionu do zawodów. Ja już wcześniej wspomniałem na ten temat właśnie, że ta nawierzchnia dla nas wszystkich jeszcze jest pewnie sensie zagadką. To co prezes wcześniej powiedział, że dopiero pod koniec sezonu ona dopiero się nadawała do jazdy. Myśmy jechali akurat pierwszy mecz, pojechałem w drużynie Lubina. Był zagadką, bym powiedział, że nie może dla wszystkich, ale cóż, na pewno to była nawierzchnia, która jeszcze się nie zdążyła ułożyć. Wypadały dziury jak kiedyś na czarnym torze, dlatego nic wiele się nie zmieniło, poza tym, że nie było czarno. Chociaż powiem szczerze, że byłem tutaj na jednym treningu, jeździłem na tym torze w sierpniu i powiedziałem, że można się na tym ścigać, można jeździć. Tylko wiadomo, że to była świeża nawierzchnia, ona się przesypuje, z pewnością też się kruszy, rozdrabnia i ona się zmienia w trakcie sezonu. Dzisiaj mamy też dużą zagadkę, bo jak byłem na stadionie przed tym spotkaniem tutaj, zauważyłem, że ta granulacja jest bardzo duża. Są duże kamyczki rzędu blisko 2 cm, dlatego to jest taka na razie bardziej żwirownia. I to trzeba będzie z pewnością mieszać z tym podłożem, które było już bardzo twarde, bo jechałem na tym turnieju na koniec sezonu, kiedy po ubiciu to zrobił się normalny asfalt. Ślizgawka jechała się jak na lodzie, motocykl w ogóle się nie chciał chwycić, opona nie zabierała tego toru. I w tym momencie, kiedy dojdzie jakieś ziarno grube, myślę, że to będzie ten tor zdecydowanie przyczepniejszy. Ale z pewnością będziemy wszyscy tutaj na tym pracować. Po to będą treningi przed sezonem, żebyśmy tutaj pojeździli, żebyśmy wymieniali się opiniami na ten temat, jak się zachowuje tor w czasie jazdy, bo my się na tym torze będziemy ścigać i my będziemy musieć prosić tutaj toromistrzów, żeby nam to zrobili jak najlepiej. I ja będę chciał poświęcić czasu, zostawał będę po treningach i jeśli trzeba będzie, to przyjadę po to, żeby przyjechać, sprawdzić i potrenować na tej nawierzchni, jak będą tutaj przygotowywać to ludzie, którzy będą za to odpowiedzialni. Ale z pewnością liczę przynajmniej na to, że będą to z nami konsultować i staramy się razem przygotować tę nawierzchnię najlepiej. Była tutaj właśnie mowa o tej bronie obrotowej, gdzie takie brony są używane w Anglii i jakoś tam w tych ciężkich warunkach, kiedy często pada, da się te tory ładnie robić, ładne tory równe i to był taki mój pomysł, jeśli na to było zrealizować, bardzo bym się cieszył, jeśli by taką bronę można było tutaj właśnie uruchomić na tym obiekcie, bo ona zarówno rysuje tor, jak i przerzuca tą nawierzchnię, a ona się kręci w czasie jazdy, czyli ten tor nie jest zabierany za sobą. Nie ma takiej sytuacji, że tam gdzie jest większy tor, że ta brona się zaryje i zrobi jakieś dziury. Po prostu ona idzie cały czas równo na jednej wysokości i zabiera tor, jednocześnie przerzucając go z jednego miejsca na drugie i osuszając tor. Bo to będzie z pewnością ważne na wiosnę, kiedy ten tor będzie nasączony wodą i trzeba będzie najpierw go osuszyć, a potem dopiero ułożyć. Nie wiem, co tam jeszcze można dodać na temat toru. Liczę na to, że to nam się będzie ta współpraca układała jakoś. Nie ma nas za wielu zawodników krajowych, bo jestem zaledwie ja, Marcin Rępała i Puzon, którzy na obecną chwilę są gotowi usiąść na motocykl. Mariusz, zobaczymy, jak będzie ta jego rehabilitacja przebiegała i czy w pełni się będzie mógł usiąść, po to, że on będzie chodził sprawnie, to jeszcze nie wiadomo, jak będzie odczuwał. Jak będzie reagował na motocykl, na wibracje motocykla, bo to są wstrząsy, to są drgania motocykla i oby było jak najlepiej.
ale myślę, że również będzie ważne, żeby on tu niekiedy był u nas między nami, przynajmniej na początku sezonu w parkingu, kiedy jeszcze nie będzie, być może będzie mógł usiąść, jeśli nie, to zawsze jest ważne, żeby ktoś podpowiadał z boku, bo my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyczuć. Również ktoś taki z doświadczeniem jest ważne, żeby zerkał z boku i podpowiadał, jak się zachowuje tor, bo ja nie widzę, jak, jeśli jadę z przodu, to co robi z tyłu. Czy on, no chodzi o to, żeby rozpoznać te wszystkie ścieżki na tym torze, jak się zachowuje tor w czasie jazdy i czy potem no, po prostu go w 100% wykorzystywać. Ja dziękuję. Proszę bardzo. Dziękujemy za wypowiedź Stanisławowi. Proszę bardzo, pytajcie Państwo, bo macie Państwo okazję jeszcze przez chwilę zadać kilka pytań. To może ja. Bardzo proszę. Czy Lubina będzie jakiś młodzieżowiec? Kuromonow tam bodajże coś. To znaczy, jesteśmy posłowie. Sobie to prezes z panem Kępą, z prezesem chyba tamtego klubu. No mamy nam przekazać tego, że co prawda już tego tematu, jakby powiem szczerze, nie zaczęli, ale jest taka szansa, że Kulomonow do nas może przyjść. Może przyjść, nie? Natomiast no ja tutaj nie chcę nic na razie mówić, bo też tam jestem po pewnym jakichś rozmowach z Januszem Kołodziejem i no i tam liczę na to, że kogoś może weźmiemy z jego teamu, tego, który tam ma tę licencję, ma tych fajnych chłopaków, oni tu u nas byli na treningach. Naprawdę już zasuwają, trzeba powiedzieć wyraźnie. No i by się może udało któregoś wziąć. Ja tak sobie jednego, powiem szczerze, upatrzyłem tego Kowalskiego ze Stanisławem. Tu był u nas raz na treningu, czy na tym turnieju. Widać, że chłopak jest taki poukładany. No i ma papiery na jazdę, nie? No jeździ technicznie, fajnie, jest szybki i no chciałbym tego chłopaka, ale czy to się uda, to nie wiem, bo mamy to obiecane, powiedzmy tam na marzec, a po pierwszych treningach, bo oni są w bandzie Kraków, trochę się też tego boimy, bo nie możemy czekać do końca, bo liga się zacznie, musimy kogoś jednak mieć, więc młodzież sam jest naprawdę duży kłopot i stąd też te nasze pomysły na to, żeby tą szkółkę tutaj ciągnąć i iść w tym kierunku, bo naprawdę młodych chłopaków jest mało. Natomiast zobaczymy, nie rozmawialiśmy jeszcze z tym chłopakiem. Tutaj pytanie, czy on ma sprzęt, bo ten częstochowy, który do nas przychodzi, to on jest dosprzętowiony całkowicie, czyli ma dwa motocykle kompletne, kupione od dziesięcika. Podobno bardzo dobre. Natomiast, no nie wiem, nie umiem powiedzieć na tą chwilę, bo nie rozmawiałem jeszcze z tym chłopakiem, czy on jest dosprzętowiony, czy on jest goły. Jak goły, to będzie wielki problem, nie? Jeżeli będzie coś miał, no to nie ma problemu, ale jeżeli będzie goły, to powiem szczerze, że dla nas to już jest kłopot, bo już w tym roku, o 17, mieliśmy tego nocunia i musieliśmy postawić motor, bo nie miał po prostu motocykla w ogóle. I to jest właśnie problem klubów też. Widzicie Państwo, z tym, jak już tak tutaj przy tym jestem, ze szkoleniem to jest tak, jak się kogoś wychowa, to trzeba mu później dać pod tyłek szafę, bo jak nie będzie miał szafy, to będzie przegrywał, będzie się zniechęcał, chociaż nawet będzie dobry. I tak w tej Częstochowie nachowali tych chłopaków, niektóre kluby tak właśnie robią, ile chłopaków porezygnowało. I co z tego? Jak on nie miał w ogóle sprzętu w Częstochowie, nie miał nic, więc nie jeździ. I dlatego te efekty tej jazdy, jak żeście Państwo sami widzieli, takie były, jakie były. Nie? Więc to jest ważne, żeby ta ciągłość była zachowana, żeby tym chłopcom dawać sprzęt i żeby jak zdadzą licencję, tak jak Konrad, o którym my myślimy, żeby on miał dwa motocykle, żeby miał na czym jeździć, bo jak nie będziemy na czym jeździć, to z tego nie będzie nic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytajcie Państwo, bo czas upływa, nie? A jeszcze trochę jest pracy przed nami. Proszę bardzo. Rozważacie? Adriana Białka? Który jedzie tam w sezonie? No tutaj jest problem, bo to też właśnie jest taki problem, że tam jest trenerem Marek Cieś, tak jak Państwo wiecie. On na razie z tych chłopaków, których tam ma jakby z myślą o pierwszym składzie, nie chce wypuścić, tylko Adrian. Trenerem jest wielki kłopot, mi się wydaje, bo tam mam informację, że po pierwszych badaniach ma potężną nadwagę i to jest problem, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy on będzie w ogóle, no przymierzany jest do Ekstraligi, ale czy on będzie już gotowy. Też mamy obiecane, że dopiero po pierwszych treningach Marek Cieślak podejmie decyzję, kogo z tej czwórki, którą tam ma do pierwszego składu wypuści, nie. Ale na tą chwilę nie wiemy. Rozważamy też Adriana Białka. Bardzo proszę. O co jedziemy w tym roku? Jaki jest plan? Minimum. Liga. Ale nie, tak poważnie.
Znaczy, proszę Państwa, jakbyśmy nie mieli planów, no to byśmy się ten żużel, że tak powiem, tutaj nie robili przy tym żużlu, bo zawsze, pewnie, że my też chodzimy później ze spuszczem. To nie jest tak, że jak się Państwu wydaje, bo na nas tam się sypią nieraz fiksy i złe słowa może po meczu, że tak, nie zrobiliśmy, że tak, że przegraliśmy. Ale to dla nas też nie jest lekkie, bo powiem szczerze, my to też przeżywamy i to nie jest tak, że i trzyma nas to później nieraz tygodniami, że mecześmy przegrali, a mogliśmy wygrać, a punkta brakło, a jakby się to inne poskładało, jakby się zmiany zrobiło w tym momencie, my to też przeżywamy. I zawsze nas to boli, że no to tak się poskładało, a nie inaczej, żeśmy polegli. No ale tak jest sport, no, ktoś musi przegrać, nie? My jakby zawsze już na dzień dobry startujemy z pozycji tego słabszego. Natomiast wydaje mi się, że no, trzeba będzie podjąć walkę o play-off. Bo już tam powiedzmy o finał, to raczej nie liczę, żebyśmy tam dali radę, ale bo tam są naprawdę już mocne zespoły z potężnymi budżetami. Natomiast no, trzeba wszystko zrobić. No, są zespoły, które są do grania. Myślę, że z tej czwórki, która tam tak jest uważana za tych pewniaków, to tam ktoś na pewno się wysypie. Na bank. Bo tam jest Rzeszów, Opole, Ostrów, ktoś tam jeszcze jest, nie? Taki Poznań. I ktoś z tej czwórki się na pewno wysypie. Poznań moim zdaniem jest też do ogrania. No pytanie, czy Belaga będzie miał taki sezon, jak miał w tym roku w Krośnie, to jest też zmiana środowiska. Może być różnie. Nie? Ja pamiętam, oglądałem mecz w Lublinie, w Ostrowie. Stasiu jeździł wtedy w drużynie z Lublina, jeździli z Ostrowy, tak patrzę, zero puknął. Sam się to znowu puknął zero, a później 3-3-3-3. Przełożył się, znalazł i nie było. I to tylko gościem odjeżdżał jak chciał. To jest sport. To jest naprawdę, proszę Państwa, sport i my, ja mówię, tutaj są zespoły do objechania, oczywiście wyglądają dość mocno, ale to wszystko tor pokaże, jak oni się będą spisywać. Ja myślę, że no będziemy walczyć, żeby do tej czwórki się dostać. Co będzie później, to zobaczymy. To już później to już jest wielka loteria i różnie to wygląda. Natomiast no, to jest nasz cel, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie, proszę. Macie jakiś kontakt z Tomkiem Krzanowskim? On w ogóle ma klub? Będzie jeździł? Pamiętacie? Tomek Krzanowski ma Warszawkę, chyba z tego co wiem, w Gdańsku. Nie wydaje mi się, żeby już jeździł na żużlu. Tak mi się wydaje, że już do tego tematu nie wróci. Wiem, że sprzęt też chyba wysprzedał, nie wiem czy ma, czy nie ma, ale to już może będzie bardziej dziur rekreacyjny. Wydaje mi się, że już do składu nie wróci. Słuchamy. Proszę bardzo. Nie ma pytań, to ja powiem tak. Zanim podziękujemy za spotkanie, to powiem, że Dawid Cysarz tam na korytarzu ma dla Państwa szaliki, oczywiście płatne, poduszki, kalendarze. Możecie sobie to zakupić na pamiątkę przed zbliżającym się sezonem. Natomiast słuchając i rozmawiając z wieloma osobami, zawodnikami, a mam teraz taką okazję jeszcze rozmawiać z wieloma działaczami w Polsce za pośrednictwem mojej teraz troszeczkę innej działalności, powiem, że może nie cieszmy się, że nie ma celu awansu do pierwszej ligi, ale proszę Państwa, to co się dzieje w Polsce właśnie w żużlu, jedni to nazywają, że to idzie w dobrym kierunku, inni w złym. Myślę, że cieszmy się, że mamy ten ośrodek żużlowy w Krośnie, który jest stabilnym ośrodkiem, a może trzeba trochę cierpliwości, żeby te wyniki przyszły na miarę znów powrotu sportowego do pierwszej ligi. Ja tylko tu nawiążę, bo Szymek zadał pytanie. Nawiążę, bo jestem często teraz na hokeju. Również mistrz Polski, a stała się taka tragedia, że nagle Sanoczanie przestali praktycznie istnieć. No i co zrobili? No rozgrywają swoje mecze w drugiej lidze słowackiej. Jest kilka tysięcy ludzi, zaczyna to żyć, jest fajna atmosfera. A no, nie nasza liga, prawda? Natomiast tutaj kibicujmy tym Wilkom, żeby ten wynik był jak najlepszy. Cieszmy się, a ja tylko naprawdę to powiem, bo pewnie trzeba będzie kończyć w tym roku 18 moją przygodę w Wieżyce, bo takie są chęci osób również, którzy chcą, abym już wyrzucony został z tej Wieżyczki i tak się stanie. To powiem, drodzy Państwo, że cieszmy się, że mamy ten klub, że mamy ten żużel, że mamy zawodników, że to funkcjonuje, że to jedzie. I jak ciągle w Polsce powtarzam, bez dupolizostwa, mamy kapitalną publiczność na stadionie od wielu, wielu lat, praktycznie od samego początku tego reaktywacji. Taka jest, drodzy Państwo, prawda. Janusz Steliga, prezes klubu, wiceprezes Wojciech Zych,
Mariusz Wierlej, Stanisław Burza, Krzysztof Mosoń. Dziękujemy mediom, dziękujemy Państwu za spotkanie. Ale panie Staszku, jeszcze emeryturę można odłożyć, można dalej pracować.